i zaczynają w ogóle rozmowę z tobą od tego, że ci odcinają na przykład dwa palce. To jest po to, żeby twoje jakieś takie wiesz, no, nierealistyczne różne tam wyobrażenia, wyobrażenia, żeby je szybciutko zrównać. Nie masz dwóch palców, właśnie one leżą tuż obok. I wtedy dopiero przechodzi się do rozmowy i wtedy dopiero się okazuje, jak twoje wcześniejsze jakieś tam, powiedzmy, przygotowanie no, było zupełnie bez sensu. No. Wspomniałeś o filmie, że odcinają ob ludziom skórę. Mm -hmm, tak, to jest skurowanie na żywca, o, gotowanie że... ludzi w oleju, yy, różne rzeczy się dzieją. On jest naprawdę tak dużo silniejszy od heroiny. Tam było napisane, że z 50 razy. Oj, o wiele, wiele bardziej, o wiele bardziej. To jest bardzo uzależniający, bardzo, bardzo silny środek, który działano wyniszczająco. I oni y, tak przejechali temu człowiekowi gdzieś tam właśnie w okolicach y, pośladka, w okolicach y, 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 nogi, także on zaczął już krwawić, ale im uciekł. No i ci, którzy się odłączyli od grupy, to z powrotem no, do tej grupy się dołączyli, ale jak mieli właśnie te takie maczety, no to one już były we krwi. I po ja prostu... <laughs> W momencie, kiedy pierwszy z nich poinformował mnie o tym, czym się zajmował, to dałem mu swój długopis i powiedziałem mu, żeby mi pokazał, jak to mniej więcej wygląda technicznie. Ile czasu potrzebuje, od czego zaczyna, jak to Obdzierają wygląda. Oddzierają całego człowieka ze skóry? Nie, czasami to jest tylko twarz na przykład. Piotr Chomczyński, cześć. Cześć, bardzo mi miło. I zacznijmy, proszę, od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Zajmu jestem socjologiem i kryminologiem. Zajmuję się Ameryką Łacińską. Od 2015 roku przeprowadzam badania terenowe obejmujące problematykę przestępczości zorganizowanej w krajach Ameryka Ameryki Łacińskiej, głównie w Meksyku, ale także zajmuję się doświadczeniami osób, które hmm, no, które znajdują się w zakładach karnych, także w Ameryce Łacińskiej, ale również i w Polsce. I to jest zasadnicza, taka bym powiedział, zawodowa sfera mojej aktywności. Chciałem powiedzieć także, że pracuję w dwóch miejscach. Jedno to jest Uniwersytet Łódzki. Tam jestem zatrudniony w dwóch jednostkach Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych. I to jest taka ponadwydziałowa jednostka, która zajmuje się pozyskiwaniem projektów, badaniami, badaniami interdyscyplinarnymi. Mamy teraz taki, pracujemy nad takim ciekawym projektem biokryminologicznym, który tłumaczy zjawisko agresji osób, które dokonały przestępstw opartych na przemocy. Pracuję także w Katedrze Socjologii Sztuki. Natomiast moim drugim miejscem pracy jest Akademia Nauk Stosowanych w Pile, i tam pracuję w Katedrze Kryminalistyki. Mamy taki ciekawy kierunek dla studentów, którzy później być może zasilą szeregi policji, wojska, straży granicznej. To są studenci, którzy za jakiś czas być może zostaną technikami policyjnymi, tam uczą się strzelania, wykrywczości, daktyloskopii, nurkowania. Bardzo ciekawe, fajne, fajne, fajne studia, ciekawie poprowadzone. Dostęp do laboratoriów tak dużo, oj, Dużo jest zainteresowani z uwagi na to, jakie jest zainteresowanie podcastami kryminologicznymi. Tak, jest spore zainteresowanie i od tego roku zaczęliśmy już powolutku iść w kierunku selekcjonowania kandydatów, z tego względu, że na samym te studia trwają już w tym momencie 3 lata. Na samym początku zastanawialiśmy się, no, w jaki sposób możemy uzupełnić, jak, jak możemy w ogóle tę ofertę tak skonstruować, żeby ona była ciekawa. Baliśmy hmm. się, czy ktokolwiek się zgłosi. Ale okazało się po dwóch latach, że, no, że ludzie tym się interesują, i w tym momencie stoimy, bym powiedział, przed kwestią selekcjonowania, czyli tego, żeby wybrać tych studentów, którzy w największym stopniu się do tego nadają. A to są także predyspozycje pewne osobowościowe, psychiczne. Właśnie nad tym się zastanawiałem, że jest dużo osób, które interesuje się taką tematyką, ale czy dużo osób jest w stanie pracować rzeczywiście w takiej tematyce? Bo to jest trudna praca trudna praca z bardzo trudnymi przypadkami. Wiesz, tutaj niekoniecznie te osoby muszą zasilić szeregi techników policyjnych, bo to, to jest grupa, która jest szczególnie narażona na różnego rodzaju drastyczne widoki, prawda? Na miejscu zbrodni. To mogą być także osoby, które pracują po prostu w policji. To mogą być osoby, które pracują w Straży Granicznej, które pracują w wojsku. W związku z tym, no, każdy, kto lubi wyzwania, dyscyplinę, mundur. Jakiś element przygody, to te to, to osoby trafiają na, na te studia i po jakimś czasie weryfikują, czy, czy się nadają, czy chcą kontynuować, czy nie do końca. Tam mamy także kryminologię, może ktoś jest bardziej zainteresowany wykrywczością, a z kolei inna osoba może być bardziej zainteresowana no, odpowiedzią na to pytanie, dlaczego ktoś łamie prawo, dlaczego ktoś popełnia przestępstwa. Także ciekawe, fajne studia, zachęcam. Również w ostatnim czasie postanowiłem napisać książkę na temat tych zagadnień. Jest to książka taka z pogranicza trochę kryminału oraz sensacji. W związku z tym stawiam również pierwsze kroki w, no właśnie, w takiej działalności może być trochę pisarskiej. Tak, chcesz się wyrazić w ten sposób. Czy wiadomo, że jest jakaś konkretna data, kiedy ona wyjdzie? Na razie tę książkę przesłałem do wydawnictw. Czekam na reakcję, czekam na jakąś informację zwrotną. E, także trudno na razie mi e, e, tutaj wskazać na konkretną datę. Jedne co to udało mi się ją jakoś tam skonsultować w szerszym gronie i no, mam taką. E, może, może niepewność, bo to za dużo powiedziane, ale przeczucie, że to może zainteresować. Myślę, że zainteresuje. Tak, tak jak zresztą mnie ten temat zainteresował, temat jest fascynujący i tak jak już przed podcastem mówiłem, tym bardziej fascynujący, że osoba z Polski się tym zajmuje, bo domyślam się, że w Polsce nie ma wielu osób, o ile nie jesteś jedyną osobą, chociaż chyba nie. Wydaje mi się, że ludzie na różnym etapie zajmują się taką y, tematyką, i y, to niekoniecznie muszą być jedynie grupy y, z Ameryki Łacińskiej, z tego względu, że przestępczość narkotykowa jest to dość szeroki problem. W związku z tym jestem pewien, że tych specjalistów jest y, wielu, y, którzy, którzy w tym siedzą. Y, natomiast, y, no, na pewno, y, jeżeli ktoś tym się zajmuje czysto teoretycznie, to. Jest to trochę inny może rodzaj aktywności niż wtedy, kiedy ktoś uzyskuje informacje z pierwszej ręki i stara się zgłębić temat już w terenie, prawda? rozmawiając z osobami, które handlują zakazanymi substancjami. Dlaczego w ogóle zainteresował Cię temat więzień? Bo wcześniej zajmowałaś się więźniami w Polsce, z tego co pamiętam, i interesował cię temat izolacji w więzieniu, u więzieniach dla nastoletnich swoją drogą. Z jakiego hmm. powodu taka tematyka? Hmm. E, więzienia dla nastoletnich to, to tutaj ja może sprostuję. Hmm. Chodzi o różnego rodzaju hmm, instytucje korekcyjne. One się różnie nazywają, tutaj nie chcę może wchodzić bardzo jakoś w szczegóły. Ja się zajmowałem schroniskami dla nieletnich oraz zakładami poprawczymi. To jest już taki ostatni etap, gdzie no, można młodego człowieka, który no, zboczył z drogi praworządności jakoś postarać się przywrócić społeczeństwu i tym tematem zajmowałem się przez 7-8 lat w trakcie mojej pracy habilitacyjnej. Praca polegała po prostu na tym, że odwiedzałem większość zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Polsce i tam, dzięki no, dużej uprzejmości dyrektorów tych placówek, miałem okazję mieszkać na terenie tych, tych, tych instytucji i spędzać dużo czasu z wychowankami, z kadrą, z nauczycielami, z nauczycielami zawodu, z administracją, z ochroną. I to dało mi no, taki dość solidny materiał, żeby trochę na ten temat powiedzieć, opisać to w monografii. Dla mnie najbardziej interesujące było zrozumienie tego języka, którym się posługują wychwankowie, bo jak rozumiesz język, to wtedy to są takie otwarte, otwarte wrota, przez które jesteś w stanie. No, zupełnie inaczej definiować zjawiska, które cię otaczają, I, i to było chyba dla mnie właśnie kluczowe, żeby zobaczyć, w jaki sposób te gesty werbalne i niewerbalne one funkcjonują w grupach, w różnych grupach, które przecież są dobierane nie na zasadzie socjometrycznej, czyli takiej, czy ktoś kogoś lubi, czy nie, tylko one są dobierane odgórnie, bo to właśnie. W tych instytucjach umieszcza się wychowanka w pewnej określonej grupie, bazując na tym, gdzie jego szanse na rozwój, na wyjście z, no, z, tej, z tej sytuacji są największe. Można powiedzieć, że to są takie dobre, szlachetne intencje. No, czasami różnie wychodzi, prawda? Bo człowiek jest istotą no, nie do końca przewidywalną, mhm. ale jednak y, są pewne podstawy. Organizacyjne, prawne, ale także i naukowe, decydujące o tym, w jakiej grupie taki wychowanek jest umieszczany. Mówiąc, że dla ciebie kluczowe było zrozumienie języka, jakim się posługują, to znaczy, że używali słów, których nie rozumiesz, czy w jaki sposób była ten, były takie jakieś interakcje, w których trzeba było żyć z nimi, żeby zrozumieć, czy o co dokładnie chodzi? Ja na początku niczego nie rozumiem. Hmm. Naprawdę, pierwsze, pierwsze dni tygodnie można nawet i miesiące w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich. Czasami te instytucje są połączone, czasami to jest jeden budynek. Były dla mnie bardzo trudne. Z tego względu, że o ile z kadrą mogłem sobie no zawsze porozmawiać, czasem ten kontakt był lepszy, czasami gorszy, z reguły był naprawdę bardzo dobry. Mogłem sobie z kadrą porozmawiać, to no. Kadra to jest jedno, ale jeżeli próbować pisać pracę taką no, jak najbardziej obiektywną, pełną, kompletną, no to trzeba wysłuchać obu stron. A tutaj ciągle ci wychowankowie mówili w taki sposób, który do mnie nie trafiał. To znaczy? Wiesz co? No, na przykład chociażby pisanie na palcach, prawda? Czyli to, w jaki sposób wychowankowie się komunikali, komunikowali w sposób niewerbalny po to, żeby przekazać pewne treści. Treści zazwyczaj, które miały umknąć uwadze e, no, postronnych obserwatorów. <laughs> Czyli o... tam już była obecna jakaś taka wstępna wersja grypserki? Myślę, że tak. Wiesz, no, w zakładach poprawczych formalnie nie można grypsować. Grypsuje się w zakładach karnych. Natomiast no, też no, niekiedy są takie sytuacje, w których zakład poprawczy jest tak jakby... No, pod, może nie pod ochroną, ale podlega pod określony zakład karny, który daje bądź odbiera prawo do tego, żeby uprawiać coś na kształt grypserki. I pamiętam taką sytuację to w zasadzie był taki moment kluczowy. W jednej z, w jednym z, w jednej z tych instytucji nie chciał może tutaj wskazywać Jasne. nazwy Kładłem się już spać w okolicach, nie wiem, godziny tam 22 czy 22.30. To Toż któryś tydzień tam siedziałem tym ludziom na karku. I wszedłem sobie do działu ochrony. No zaczęliśmy rozmawiać. Jakoś tam miał, miałem kawę, ktoś mi dorobił jeszcze tę kawę. I e, mówię, panowie, a tutaj jak to wygląda, jak z waszej perspektywy, a może się zgodzicie na wywiad? Ja miałem pozwolenie od y, dyrektora y, tej placówki, że mogłem rozmawiać ze wszystkimi pracownikami. I ja mówię, dobrze, no to siadaj, proszę bardzo, możemy tutaj sobie porozmawiać. I wtedy <laughs> e, okazało się, że ten zapis z kamer jest na tyle istotny. Y, a ja nie byłem w stanie tego rozszyfrować, że wpadłem na taki pomysł, że jeżeli oczywiście ci ludzie by się zgodzili, to chciałbym z nimi trochę poobserwować, właśnie okiem kamery, jak się zachowują wychowankowie. Porozmawiałem z dyrektorem, dyrektor się zgodził, i ten taki rytm dobowy czyli na przykład apel, wstawanie gdzieś tam na ćwiczenia, nie wiem, wyjście na siłownię, tam wszystko jest oczywiście monitorowane. Zacząłem obserwować z perspektywy kamery i w pewnym momencie zacząłem zadawać pytanie, a dlaczego ten wychowanek wszedł jako pierwszy, dlaczego tamten został, dlaczego ten kogoś przepuścił, jeden drugiego, dlaczego na przykład jak dochodzi do palenia papierosów... a Dorośli wychowankowie mogą palić papierosy. To na przykład pierwszy pali zawsze ten wychowanek, a później ten drugi, a później ktoś tam kończy. I powoli te takie nieformalne reguły rządzące tym środowiskiem zaczęły do mnie trafiać. Tak jakbym założył zupełnie inne okulary. I pamiętam taką sytuację, gdzie. Hmm, akurat obserwowałem kolację wraz z działem ochrony, znaczy obserwowałem miejsce, gdzie wychowankowi jedli kolację i zapamiętałem, że układ przy jednym ze stolików był inny zeszłego wieczoru. I zapytałem o to, a ten ochroniarz mi mówi tak, słuchaj, jeżeli jest inny układ, to to się nie dzieje przypadkowo. To oznacza, że doszło do zmiany tej takiej nieformalnej władzy. Prawdopodobnie od wczoraj kto inny już tą grupą zarządza. No i. To jest aż tak bardzo skomplikowane, już na tak wczesnym etapie w zakładach poprawczych? Już jest taka hierarchia ustalona? Jest. To jest niesamowite. Wszystkie grupy ludzkie się hierarchizują. To jest, y, Ale jeśli taka... weźmiesz sytuację w pracy, załóżmy jesteś w pracy idziesz sobie na kolację albo idziesz sobie na jakieś tam posiedzieć ze znajomymi, napić ciekawe, to nie ma znaczenia jak ktoś usiądzie. Jedni sobie usiądą tam, inni sobie usiądą tam, nikt nie, nie, na to nie patrzy. Natomiast w tych zakładach to jest super istotne, w którym miejscu dana osoba nie siedziała. Tak, dlatego że ja, jeżeli nie podoba mi się towarzystwo na kolacji, to ja po prostu wychodzę. Mhm. Natomiast wychowankowe takiej możliwości nie mają. I w związku z tym, że to środowisko jest zamknięte, silnie inkluzywne, czyli no osoby z zewnątrz nie mają do niego dostępu, nie można sobie po prostu wyjść, kiedy komuś coś nie pasuje, to tworzy się pewne reguły, które no sprawiają, że grupie nieco łatwiej się żyje. Jest większa przewidywalność. <laughs> Oczywiście, niekiedy to jest, no wiadomo, kosztem yy, yy, dużym osiągane. Czyli trochę tak jak w klasie, w szkole, tam też siedzi się w konkretnych miejscach i raczej zawsze siedzi w tej samej ławce i w tym samym miejscu. Dokładnie, dokładnie tak. E, tylko, że w y, no, ławce to powiedzmy, jeżeli ja się zamienię z kimś, to zazwyczaj to nie stanowi wielkiego problemu. prawda? Ale to się rzadko już hmm. zdarza. Tak. Nie wiem, do jakiej szkoły chodziłeś. Ja najczęściej siedziałem w tych samych miejscach. Ja sobie tak przypominam różne przedmioty, i, i, i tak staram się, właśnie ciekawe pytanie, staram się sięgnąć do, do moich doświadczeń, ale mam wrażenie, że gdybym z kolegą, nie wiem, z prawej czy z lewej się zamienił, to prawdopodobnie żadne konsekwencje by mnie m, nie spotkały. Z prawej i lewej nie, ale gdybyś poszedł ławkę do przodu, to już by było kłótnia pomiędzy tymi, którzy siedzieli przed tobą. Tak, zwłaszcza, jeżeli była klasówka i powiedzmy na tę klasówkę sporo y, umiesz, już się dogadałeś y, z kolegami, że im podpowiesz i zmieniasz nagle miejsce, to, mm -hmm. to mogłoby się okazać, że jest, że jest ciężko. Ale, ale wracając do tej mm -hmm. historii, to faktycznie ci wychowankowie mają y, są przyzwyczajeni do pewnych reguł, które mają y, charakter y, y, obowiązujący wszystkich i w związku z tym taka zamiana miejsc. Y, musiała być wywołana czymś. W przypadku, kiedy badamy grupy, które tak jak dr Paweł Moczedłowski w jednej z książek napisał, że same bronią się przed poznaniem, czyli to są chociażby populacje zakładów karnych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, aresztów śledczych, ci ludzie sami z siebie no niechętnie mówią o tym, co się dzieje. I w związku z tym, obserwując tę taką zmianę przy stoliku, Pomyślałem sobie, że coś musiało się zdarzyć. Zagrałem bank i powiedziałem, że wiem, że wczoraj w nocy um, już w pokoju um, doszło do zdarzenia i chciałbym znać um, szczegóły, które, które tam się zadziały. Ja już część wiem, ale chciałbym znać szczegóły. I ci wychowankowie, um, jeden po drugim oczywiście bez kontaktu ze sobą, zaczęli mi dostarczać pewne informacje. Domniemując, że już coś wiem, ja sobie zacząłem je sklejać. I okazało się, że no przez te 7-8 lat, że należy podejmować różne strategie rozmawiania z ludźmi, oczywiście dbając całkowicie o ich anonimowość, o poufność przekazywanych informacji. Nie wolno o tym, o czym rozmawiałem przed chwilą, nie wiem, z chłopakiem czy z dziewczyną, rozmawiać z kolejną osobą. Czy na przykład z administracją, bo to nie tylko nie wypada, ale to. Zniszczyłoby no, tą relację. Zniszczyłoby relację, ale też czułbym, że kogoś oszukuję. Nigdy nie rozwiązałem takiego dylematu, co by było, gdyby ktoś mnie poinformował o tym, że planuje, chociażby ucieczkę, albo nie wiem, uszkodzenie ciała czyjejś osoby, albo przestępstwo. Na szczęście to mnie nie spotkało. Ale, ale zawsze się obawiałem, że coś takiego może się wydarzyć. Będziesz się musiał zastanawiać, czy masz to zakomunikować, czy nie? Musi musiałbyś chyba zakomunikować, bo łamą być prawo w innym wypadku? Musiałbym zakomunikować i po pewnym czasie wybrnąłem z tego w ten sposób, że informowałem przed wywiadem, że jeżeli ktoś planuje coś takiego i mnie o, o tym poinformuje, to będę musiał to po prostu zakomunikować. To się nazywa Consent Form, czyli formuła świadomej zgody który się używa, i w ramach tego formularza informuje się właśnie osobę, że jeżeli ona nas o czymś poinformuje, co ma charakter kryminalny, to my będziemy musieli to zgłosić dalej. To zazwyczaj takie wnioski przechodzą przez komisje etyczne w ramach poszczególnych uczelni, które zatwierdzają cały program badawczy, całe, całe, całe badania, prawda? Po to, żeby właśnie uniknąć takich sytuacji, kiedy no, panuje jakaś samowolka, że. Badacz może robić rzeczy, za które później no, odpowiedzialność bierze instytucja, z której ten badacz pochodzi. I finalnie jak poznałeś język, którym się komunikują i te zasady, to udało ci się dojść do jakichś wniosków, które cię, które cię zadowalały i które pchnęły cię gdzieś dalej? To jest ciekawe pytanie. Książka, którą napisałem, miała około 300 stron, Wydaje mi się, że gdybym miał opublikować absolutnie wszystko, to byłoby to grubo ponad tysiąc. Dlaczego? Z tego względu, że no, moc słowa pisanego jest bardzo duża. I chodzi o to, że jeżeli coś się publikuje, jeżeli coś się opisuje, to należy to opublikować, napisać w takiej formie, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. I na skutek różnego rodzaju spotkań, zebrań, konferencji, konsultacji. Chyba udało mi się wypracować taką formułę, żeby nikt nie, nie poczuł skrzywdzony. I ja tę książkę wypuściłem w 14 roku. Mhm. Nie otrzymałem ani jednego telefonu, ani jednego maila, ani jednego kontaktu od kogoś, kto poczuł się skrzywdzony, kto poczułby, że zrobiłem coś nie tak. Ja mam nadal bardzo dobre relacje z, z wieloma osobami. Z tak, tam. z wieloma osobami z tych środowisk. Chociażby mam bardzo dobre kontakty tutaj pytałem kolegi, czy mogę powiedzieć. Zgodził się areszt śledczy w Piotrkowie Trybunalskim. Jest to zastępca. Dyrektora. Myślę, że wypracowaliśmy obaj taką formułę z panem podpułkownikiem, gdzie jestem w stanie wejść na teren jednostki, zrealizować badania, porozmawiać ze wszystkimi i nie pozostawić za sobą takiego no, niechcianego śladu. To jest o tyle istotne, że to są społeczności, gdzie Hmm. Oni pamiętają, i to, to, to też by było kłopotliwe z uwagi na innych badaczy. Jeśli ktoś inny kiedykolwiek był przed, to by mu nigdy, nie, może nie nigdy, ale by mieli duży opór, żeby zaufać takiej osobie. Tak mi się wydaje. Więc to są środowiska, w których słowa mają bardzo duże znaczenie. Z tego względu, że ty wychodzisz, oni pozostają. I oni sobie to mielą w różny sposób. Dlatego yy, dokonując tego rodzaju badań i wchodząc właśnie do zakładów, Poprawczych, zakładów karnych, musisz sam się zastanowić, po co to robisz. I myślę, że musisz się zastanowić, jeżeli chodzi o Twoje intencje: czy Ty chcesz być tam gwiazdą i opowiadać o sobie, albo na przykład oceniać ludzi, albo leczyć swoje ego, czy raczej chcesz być osobą, która jest nastawiona na słuchanie, która staje się przezroczysta. Która nie idzie tam po to, żeby, przepraszam za kolokwializm, ale gwiazdożyć, mm -hmm. tylko stara się wysłuchać historię tych ludzi, zebrać je w całość, wyłowić wnioski, które dają możliwość połączenia pewnych elementów składających się na biografię, wybory, motywacje, różne mechanizmy, które doprowadziły tych ludzi do tego, że oni się akurat tutaj znaleźli. <laughs> Oczywiście to jest jedna, jeden z kilku tam powiedzmy wątków tematycznych. Mhm. W związku z tym no, wydaje mi się, że przed tego rodzaju badaniami trzeba się trochę zastanowić, kim ja jestem w tych badaniach. Od, odpowiedziałeś sobie na to pytanie? Rozumiem, że ty wybrałeś tą wersję przeźroczystą. Zrozumienie problemu i dzięki, poprzez to, że próbowałeś zrozumieć problem, domyślam się, że chodzi Ci o to, żeby lepiej zarządzać takimi ośrodkami i wpłynąć na to, żeby one były, miały większy sukces rate, jeśli chodzi o to, jak ludzie są resocjalizowani po wyjściu z nich. Mhm. Tak, wiesz co, no, generalnie celem nauki jest wyjaśnianie, prawda? Staramy się analizować różne konteksty, różne czynniki, które chociażby ten proces resocjalizacji, o którym tutaj opowiedziałeś, mogą uczynić lepszym. Czyli na podstawie obserwacji, na podstawie wywiadów, na podstawie przeanalizowanych różnych tam case'ów, można stworzyć listę czynników, które zwiększają szansę tego młodego człowieka na to, że on w momencie, kiedy wyjdzie z tej instytucji, będzie w stanie na no fajnie funkcjonować w społeczeństwie. I, i, I to chyba jest celem. To jest chyba najważniejsze. Tutaj też jest taki trochę, może jest taka różnica pomiędzy różnymi dyscyplinami. W przypadku pedagogiki, reprezentanci no, tej nauki są bardziej skupieni na tym, żeby pomagać. Natomiast socjologowie, oni starają się być bardziej właśnie przezroczyści. Ja nie mówię, że nie mają własnego zdania, ale starają się no, nie wskazywać tej właściwej drogi, tylko opisywać raczej to, co widzą i pójść w kierunku no, stworzenia pewnego, może modelu. W związku z tym ja także byłem uczony, żeby w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko, w którym jestem. Ale myślę sobie też, że jak jesteś taką osobą w takim ośrodku i... Jesteś osobą godną zaufania, to samo to już ma wpływ na tych ludzi. Załóżmy, że ci ludzie wychodzą ze środowiska, gdzie przebywali w otoczeniu, gdzie nie mogą nikomu zaufać. To samo to, że poznają w takim ośrodku kogoś, komu rzeczywiście można zaufać, i ktoś na przestrzeni czasu pokazuje to, że takie osobie można zaufać, to to już pozytywnie na nich wpływa. To już jest pierwsze pozytywne doświadczenie z drugim człowiekiem. oczywiście, znaczy ja bym chyba nigdy nie odważył się powiedzieć, że wychowankowie mi ufają. Z tego, że zaufanie to jest to rzeczywiście no, bardzo taka delikatna kwestia i nie jestem nawet pewien, na ile mógłbym spełnić ich. Oczekiwania. Tak, oczekiwania, żeby faktycznie byli w stanie mi zaufać. Ja bym chyba chciał powiedzieć, że oni czuli, że ja im nie szkodzę. Oni czuli, że ja nie mam żadnych ukrytych intencji. Nawet były takie sytuacje, w których wchodząci, no, w pewnym stopniu mnie testowali. Hmm. Eee, przekazywali różnego rodzaju informacje sprawdzali czy, czy powiesz tak czy powiem dalej czy na przykład no powiedzmy no w jakimś stopniu zadbali o mój dyskomfort eee, w kilku placówkach eee, i zadbali o twój dyskomfort to znaczy <głos> 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 to jest bardzo, bardzo poprawne <noise> politycznie <głos> a zdarzyła się jakaś taka mała przepychanka na siłowni w jednej z instytucji, gdzie. <laughs> no, jeden chłopak mnie popchnął, później drugi gdzieś tam dołączył. No, ja akurat no, w tej sytuacji tam nie było wychowawcą. On wyszedł do sobie na chwilę. Ja wtedy jeszcze ćwiczyłem kraft magę. I miałem po prostu możliwość się obronić. Wiedziałem, co zrobić, żeby jednocześnie nikomu krzywdy nie zrobić, ale także no, zamanifestować swoją jakąś tam autonomię cielesną. Zadziałało? I, tak, zadziałało. Kraf maga nie jest najlepszą sztuką walki do nie krzywdy. Tak, dokładnie. Natomiast, <noise> natomiast pamiętajmy o tym, że Krafmaga to nie jest właśnie sztuka, to jest system walki, to jest, to jest system obronny. Tutaj nie chodzi o to, żeby komuś zrobić krzywdę, ale raczej, żeby się obronić i, 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 i uciec, jeżeli to jest możliwe. No tam nie było możliwości uciec, ale była możliwość, żeby się obronić. I faktycznie to się udało zrobić. I teraz tak, no, przechodzimy do wywiadów. Wraca wychowawca, pyta, czy wszystko było w porządku. Ja mówię, jak najbardziej. Nic nie powiedziałeś? Nie, chłopcy też uznali, że tak, jak najbardziej. Normalna, po, sytuacja, nic ta, nie. normalna sytuacja. Tak, normalna sytuacja, nic się nie zadziało. I pamiętam, że kolejnego dnia, no nie mogę powiedzieć, że miałem kolejkę chętnych, ale powiedzmy po takiej no, izolacji, e, chłopcy zaczęli się zgłaszać, zaczęli po prostu rozmawiać. Ja nie mogę mówić, że tłumnie i bardzo chętnie opowiadali o swoich doświadczeniach i motywacjach, ale no nie było już takiego elementu wrogości, nie było takiego elementu bym powiedział, no. Pra, prawo dżungli zadziałało. Postawiłeś się, zrozumieli, że można cię szanować, więc nagle chcieli z tym rozmawiać. Więc to chodziło też o to, żeby po prostu nie donosić, żeby nie chodzić na skargę. No nie hmm. wiem, no, któryś wychowanek brzydko ci odpowiedział, to nie idziesz do dyrektora, niż do kierownika i nie mówisz, no panie kierowniku, no a ten tam chłopak to mi powiedział tak, podczas gdy nie powinien. No z tego względu, że no. No Raz, że tak się nie robi, to, to, chyba, to chyba jasne. A druga sprawa to no jest to palenie terenu. Ci wychowankowie później się przemieszczają pomiędzy ośrodkami, zakładami i, i ciągnie się potem taka informacja, że no, a ten, 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 ten badacz to jak to jeden powiedział, żywcuje. Taki też element, właśnie, czyli żywcuje, czyli, no tak jakby, utyskuje na swój, swój los, utyskuje na to, co się mu zadziało na terenie jednostki. Czyli narzeka? Narzeka, bo coś mu się stało, bo ktoś mu coś powiedział, albo go nadepnął, albo tam odepnął. No, chodzi o to, żeby tego nie robić. Oczywiście nie mówię o sytuacjach, w których, <laughs> wiesz, zagraża ci, nie wiem, utrata zdrowia, życia to jest jasne, reagujesz wtedy i musisz poinformować, ale jeżeli to jest po prostu taki dyskomfort jedynie, to no po prostu to jest element pracy i, to, i już. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło Ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje małpa gmail.com dyry p u -i -e. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Jak w takim razie z tych ośrodków poprawczych wylądowałeś w Meksyku? To jest daleka droga. <słyska> To jest daleka droga. Pamiętam, że wysłałem aplikację. To był taki międzynarodowy konkurs, finansowany przez Komisję Europejską. I mam wrażenie, że ten pomysł był na tyle szalony i na tyle głupi, że tam zdecydowano, że albo ten człowiek jest nie wiem, szaleńcem, albo on faktycznie chce to przeprowadzić. Z tego względu, że ja napisałem, że bardzo chciałbym właśnie monitorować sytuację e, osadzonych w zakładach karnych, tak jak to robiłem w Polsce, a oprócz tego to mnie interesuje przestępczość zorganizowana, ta taka narkotykowa. I teraz dopiero po, po czasie widzę, jakie to było naiwne. Masz, miałeś, miałeś świadomość, co się ładujesz wtedy? Nie, zupełnie nie. To ja też nie mam do końca pewnej świadomości, więc czekam, aż mi o tym opowiesz. Ale no brzmi, jakbyś wysyłał za aplikację: weźcie mnie na wojnę. Tak, poproszę. <laughs> tak. Ja tam ja, będę ja. badał na froncie. Ja, tak, dokładnie. <laughs> nie, chyba nie wiedziałem. Natomiast natomiast, no jakoś tak się okazało, że ludzie po drugiej stronie, nie wiem, może uwierzyli w moją argumentację, może po prostu postanowili dać mi szansę może uważali, że te badania przybiorą nieco inny kształt, ale ktoś tam się zgodził, dostałem finansowanie i w 2015 roku wyjechałem do Meksyku. Miałem do wyboru, pamiętam, Argentynę albo Meksyk, ale jakoś tak Meksyk mi się bardziej kojarzył. Z kartelami. <noise> tak. No to się mówi drug trafficking organizations, czyli no organizacje handlujące narkotykami, ale ta nazwa też jest taka trochę no niepełna, bo... A już obecnie nie są tylko narkotyki. I jak w takim razie wyglądały Twoje pierwsze doświadczenia, jak tam przyjechałeś? Znaczy one były o tyle ciekawe, że wtedy do mnie doszło, jak bardzo naiwne było moje podejście. Bo no, wylądowałem w Meksyku. Dzięki mojej koordynatorce technicznej, ktoś mnie w ogóle odebrał z lotniska o 23:30. I przetransportował do, do miejsca, które wynajmowałem. Za to będę zawsze tej dziewczynie wdzięczny, bo pomogła mi niesamowicie. Skontaktowałem się z uczelnią, pojechałem na uczelnię, i na uczelni mi powiedziano, że to jest ciekawy, fajny temat, i zapraszałem mnie do biblioteki, żebym go zgłębił. Ja tak w tej bibliotece przeżyłem te dwa miesiące. Jednocześnie próbując realizować jakieś wywiady w ambasadzie polskiej, w ambasadzie amerykańskiej rozpytując znajomych, próbując kontaktować się z Polonią. <kluzny> Jaki był twój plan? Co, co, co planowałeś? Miałeś plan, jak przyjedziesz, że będziesz okay, porozmawiałem z tymi ludźmi, ud uda mi się dotrzeć tam? Czy po prostu pojechałeś tako na miejsce i stwierdziłeś na miejscu się zastanawiasz, jak to rozwiązać? To znaczy, warunkiem ym, no, przyjęcia, prawda na to stypendium było to, żeby nawiązać kontakt z ym, z naukowcami po stronie organizacji, która, która cię przyjmuje. Ja ten kontakt nawiązałem i no domniemywałem, że to osoby mnie po prostu skontaktują, że powiedzą mi, jak jest, jak można uzyskać ten, ten dostęp do zakładów karnych, zakładów poprawczych. Ale na miejscu się okazało, że ten temat narkotyków i temat przestępczości to w zasadzie jest realizowane, ale w dużej mierze teoretycznie. Książki, do których no byłem odsyłany, no to miały charakter takich zestawień, statystyk policyjnych, statystyk sądowych, różnego rodzaju artykułów prasowych. Ale cały czas miałem takie wrażenie, że to jest no, lizanie cukierka przez papierek, że tam się w zasadzie niewiele co dzieje. Ktoś e, czyta 10 książek i pisze 11. E, dostałem kontakty do szeregu akademików, którzy zajmują się tą problematyką, ale tutaj znowu z tych wypowiedzi wynikało, że ci ludzie znają ten temat głównie z prasy, z telewizji, ze statystyk, właśnie które w przypadku chociażby Meksyku są dość. W znacznym stopniu zakłamane. Domyślam się, że wynikało to z tego, że po prostu bardzo niebezpieczne jest pozyskiwać te informacje w inny sposób. Tak mi się wydaje, wiesz, ja tam byłem gościem. Mhm. I mieszkając w Polsce, łatwiej mi było może pytać różne osoby o ich aktywność i później wrócić do Polski, niż mieszkać w Meksyku, mieć tam rodzinę, dzieci, adres stacjonarny. I zadawać pytania. I zadawać pytania. Także absolutnie nie winien tych ludzi za to, że ich zainteresowania były w dużej mierze takie, bym powiedział, no, ze źródeł wtórnych. Ja to w pełni rozumiem. Natomiast no, na szczęście, dla mnie, chyba dla projektu, po dwóch miesiącach udało się jakoś ten mój los odmienić, bo miałem taką. Świadomość, że ja oczywiście mogę wrócić do Polski po sześciu miesiącach z przeczytanymi książkami, artykułami i tak dalej, ale i to byłoby rozliczone. Nikt by nie miał z tym żadnego problemu. To, to stypendium by się odbyło, ale no, czułbym się trochę tak wracając na tarczy, że po to tam byłem, żeby jednak sięgnąć do źródeł, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy mają informacje z pierwszej ręki, mhm. a nie czytać tylko i wyłącznie książki i opracowania różne. I, no I te pierwsze dwa miesiące były dla mnie bardzo frustrujące. Już naprawdę chciałem gdzieś wyjść i, i, i porozmawiać z kimś, ale o dziwo nikt nie chciał na ten temat rozmawiać. Pierwsze dwa miesiące były frustrujące. Nie mogłem bardzo. się doczekać, aż porozmawiam z jakimiś bandytami. Tak, dokładnie, było straszne ciśnienie. I z tego, co już czytałem trochę o tobie, to poznałeś informatora na meczu chyba, tak? Na takim tak, evencie. na meczu Lucha Libre. Mhm. No. Tutaj znowu uśmiechnęło się do mnie szczęście i znowu moja koordynatorka techniczna bardzo mi pomogła. Tati, to chyba imię mogę wymienić. Spotkałem dwie osoby, które odmieniły te badania. Pierwsze to taka pani doktor Elena Zola. Realizowałem jakiś wywiad, i ktoś mi powiedział: Słuchaj, to musisz do takiej pani doktor jeszcze tam się udać. Ona sporo na ten temat wie. A że działa w Organizacji Obrony Praw Człowieka, Komisjon de Derechos Humanos, to ma informacje z pierwszej ręki. Ona odwiedza zakłady karne, rozmawia z tymi ludźmi, specjalizuje się w historiach w tych takich opowiedzianych przez, przez nieletnich, przez ludzi dorosłych bywa w zakładach poprawczych, powinnyś z nią po prostu wywiad przeprowadzić. No ja się wybrałem na ten wywiad. Pamiętam taką sytuację, gdzie już się umówiliśmy z panią doktor i to było w jej instytucie i pani doktor zaproponowała, że może byśmy poszli na zewnątrz, bo była ładna pogoda. W Meksyku prawie zawsze jest ładna pogoda. Mm -hmm. No i pamiętam, że już pierwsze słowa... Zaważyły na, na mojej opinii, że mam do czynienia z wybitną specjalistką. To była osoba, która no, jest absolutnie świetna. Do tej pory mamy kontakt. Razem coś tam razem opublikowaliśmy, nawet w tym roku, jak byłem w Meksyku, to się widzieliśmy i razem robiliśmy badania w jednym z zakładów karnych. No i to, pani doktor, widząc, jak jestem bardzo zainteresowany i pochłonięty jej opowieścią w pewnym momencie przerwała i mówi tak a może chcesz, żebyśmy się przesiedli, no bo słońce już zaczęło tak operować, że ja cały po prostu ciekłem. Ale ja nie chciałem jakoś urywać tego jej wątku i powiedziałem, że pani doktor, naprawdę, nie ma żadnego problemu, możemy rozmawiać. No w związku z tym ona kontynuowała, a ja po prostu jak bryła lodu zacząłem zupełnie już się roztapiać. Mm -hmm. I ona w końcu przerwała i mówi tak widzę, że ci strasznie zależy. <laughs> Ja mówię, no tak, bardzo mi zależy, naprawdę jestem niesamowicie wdzięczny, że tutaj pani doktor się zgodziła ze mną porozmawiać, ona mówi tak, to ja mam coś dla ciebie w takim razie. Jutro jadę do San Fernando, to jest taki duży zakład poprawczy, około 170 chłopaków jak też to możesz jechać ze mną. Ja wtedy myślałem, że... Sukces. Dokładnie. To był tak ogromne dla mnie zaskoczenie przede wszystkim, że ona o mnie pomyślała, że zechciała, że mi to zaproponowała. Warto było stać w tym słońcu i pokazać, że ci zależy. Tak, bardzo mi zależało i, i teraz już widziałem sens, dlaczego ta kałuża y, gdzieś tam jest y, pode mną, y, bo uznałem, że to chyba faktycznie jakoś tak wyszło naturalnie, że ona dostrzegła, a ja, że... że, że... Ty nawet nie musiał tego powiedzieć, nie? Bo zresztą... Tak. Moje ciało mówiło po prostu, zabierz mnie tam. <grym> I, no I potem się okazało, że chyba nawet mamy podobne poczucie humoru. Zaczęliśmy sobie żartować. To jest 70-letnia kobieta, która ma duszę 20-4 dwudziestoparolatki. Niesamowicie uśmiechnięta, pełna energii, werwy, takiej chęci zmienia świata. Zaczęliśmy. ona jest lokalnie tam, jest Meksykanką? Jest Meksykanką jest znaczy wtedy akurat była też doradcą prezydenta Peña Niety, prezydenta Meksyku, miała ogromne możliwości, ogromne kontakty, no to był taki punkt zwrotny w tym wszystkim. Zaczęliśmy się dogadywać i potem Elena zaproponowała mi, żebyśmy razem polecieli do Oaxaca, to był zakład federalny na co ja skrzętnie przystałem. Nawet ta meksykańska Komisja Obrony Praw Człowieka mi sfinansowała bilet i tam pobyt i to się jakoś zaczęło tak dziać. Zaczęliśmy sobie razem pracować i do tej pory będę zawsze, zawsze po prostu wdzięczny za taką szansę. Ale też tak po ludzku zaczęliśmy się ze sobą zgrywać, kontaktować zaprosiła mnie do siebie, bo ja miałem tak mały apartament, że no nie byłem w stanie przyjąć żadnego gościa. Zaprosiłem do siebie, wziąłem jakieś wino, zaczęliśmy rozmawiać, tak się normalnie w takich... Zaklimatyzowałeś się trochę. Tak, dokładnie. Zaczęliśmy po prostu ze sobą współpracować i to Do tej pory mamy zresztą kontakt i E, właśnie w, e, tego roku też odwiedziła mnie moja żona, i razem u Eleny się znaleźliśmy, i jej partnera rozmawialiśmy było bardzo fajnie. Także ten kontakt przetrwał i, i cały czas, e, cały czas, e, cały czas jest. Jak wyglądała ta wizyta w więzieniu? E, my odwiedziliśmy tych zakładów karnych bardzo dużo, bardzo dużo, czyli 5-6. To jest naprawdę dużo. Najbardziej chyba y, utkwił mi w pamięci zakład typu federalnego. Tutaj, może, takich parę słów wyjaśnienia. W Meksyku mamy tak bazowo do czynienia z dwoma typami zakładów karnych. Jeden typ to są zakłady stanowe i to są takie zakłady nawet niekoniecznie dla pomniejszych przestępców, tylko po prostu no, dla osób, które nie, nie zostały uznane za takie bardzo groźne. Trochę jak zakłady otwarte u nas? Nie, nie, one tam są wszystkie pozamykane i ci ludzie nie mogą wychodzić. E, tu chodzi o zakres kontroli. Mhm. To są zakłady bardzo przeludnione, e, na przykład El Norte. To jest zakład na terenie, no można powiedzieć, że jeszcze e, miasta Meksyk, ale na jego obrzeżach, gdzie m, e, miejsc jest około 2000 mniej więcej, natomiast osadzonych wtedy było około 10 tysięcy. Więc One nie są przeludnione. Przeludnione to by było, gdyby było, było 2,5 tysiąca. Tak. <laughs> Ludzie się to muszą wydawać przez okno. Dokładnie. A racji żywnościowych też nie jest dla 10 tysięcy osób. To tak wygląda strasznie, jak tak. wyobrażam sobie, że to wygląda? Tam było naprawdę. To, to taki slam to trochę było... więzienny. Wiesz to slums więzienny to może bardziej w Hondurasie. Tam, tam te warunki były naprawdę no, urągające. W Meksyku może nie było aż tak źle w porównaniu do Hondurasu, ale zupełnie no, nie, nie, warunki nieprzystające do warunków panujących w Polsce. To gdzie oni pomieścili tych wszystkich ludzi? Cele to możesz sobie kupić. Nie rozumiem. Jeżeli masz pieniądze, możesz sobie kupić miejsce w celi. Mhm. Jeżeli nie masz pieniędzy, to y, nocujesz na przykład na korytarzu. Albo na podłodze. To jak, jak to jest możliwe, że tam nie dochodzi do aktów przemocy bez przerwy? Dochodzi. To, 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 to ci strażnicy jeszcze tam pracują? Tak, strażnicy tam pracują i główną funkcją jest to, żeby ci ludzie nie uciekli na zewnątrz. Czyli przemoc spoko, tylko żeby nie uciekali. Dosłownie. Tak. Tak samo jest w Ekwadorze na przykład też byłem w zakładzie karnym w kito. Dzięki pomocy. No, nie już niestety konsula honorowego, Tomka Morowskiego, miałem okazję wejść do zakładu Karnego w Kito i tam też sytuacja była bardzo trudna. Po raz pierwszy widziałem no, moment przejmowania. Nowego osadzonego i robiono mu chociażby zdjęcie nie tylko twarzy, nie tylko y, rąk, nie tylko pobieranie odcisków palców, ale także zdjęcie brzucha. Właśnie po to, żeby y, na wypadek, gdyby tam znajdowały się jakieś cechy charakterystyczne, czyli nie wiem, jakieś zagojone rany, tatuaże czy jakieś inne. Żeby go rozpoznać później? Żeby go rozpoznać w momencie, kiedy nie miałby głowy albo rąk, albo nóg. Y jak wyglądały Twoje doświadczenia? Nie rozumiem samych strażników, no bo jeśli dochodzi do sytuacji przemocy, to ta przemoc eskaluje bardzo szybko. Więc jak to jest, że ta przemoc nie eskaluje na strażników? Znaczy to wiesz, to bardzo różnie jest w zależności od tego, z jakim buntem mamy do czynienia. Jakiś czas temu był chociażby bunt w Guayaquil. To jest taki jedno z cięższych więzień w Quito i tamten bunt pochłonął setki osób podobnie, tak jak w XVI roku bunt właśnie w zakładzie karnym w Hondurasie. Tutaj nazwy może nie chciałbym podawać. Tam także zdarzył się bunt i także paręset osób straciło życie. Paręset osób i to pewnie wciel, wiadomo w jakim okresie czasu? Bardzo krótkim. Uf, to Jakie w takim razie były Twoje doświadczenia, jak trafiasz w takie miejsce i myślałeś, że jedziesz do Meksyku, będziesz robił badania, a tu przyjeżdżasz i jesteś moc, prawdopodobnie mocno zdziwiony. Znaczy, ja już miałem taką trochę. E, miałem takie niewielkie doświadczenia e, z Brazylii. Byłem tam w jednym z zakładów poprawczych oraz w Ekwadorze w Quito. E, tam byłem w zakładzie karnym, właśnie dzięki konsulowi honorowemu. I pamiętam taką sytuację, że jak tam wchodziliśmy, to strażnik przystawił mi taką pieczątkę do wewnętrznej strony prawej dłoni i oprócz tego, że tam oczywiście paszport i tam zdjęcia i tam różne inne rzeczy, to ta pieczątka decydowała o tym, że można było wyjść. Ale to masz 40 stopni. Jeżeli... Taka naklejana, taka jak w, firmie, jak w firmie. Przystawiana, o tak. Po Czyli można się zmyć po prostu. Ona się zmyła po części. Ja i miałeś przeszłość się przeze mnie, że mogą cię nie wypuścić? E, konsul mówił, że oni by mnie wypuścili mniej więcej po tygodniu, ale tam czas się liczy trochę inaczej. Mniej więcej po tygodniu. Mm -hmm. Bo tyle by im zajęło mniej więcej ustalenie no, mojej tożsamości. Można to zrobić zdecydowanie wcześniej, ale to kosztowało parę tysięcy dolarów. W związku z tym e, kolejne osoby, które się z tobą witały, podawał ci rękę, jednocześnie ci po części zmywały tę pieczątkę. A twoje szanse na wyjście bez kłopotów no, się gdzieś tam zmniejszały. I z każdą, każdą kolejną podaną ręką wiesz, że pieczątka bardziej się zmywa, więc jeszcze bardziej się poci. Co nie jest takie trudne, kiedy masz 40 stopni w środku. Wow. Nie, może 40 przesadziłem, bo Kito jest umiejscowione dość wysoko. Tam nie ma aż tak wysokich temperatur, ale no w gęsto zaludnionym, nasłonecznionym zakładzie karnym ta temperatura była znaczna. I z kim ci się udało w takim razie porozmawiać? Rozmawiałem z trzema Polakami, którzy tam byli umiejscowieni za tak zwane połyki. To, to jest przemyt narkotyków w niewielkich ilościach, poprzez połykanie tych narkotyków. Mówimy o 5 gramach więcej. Jaka ja to ilość? Do kilograma. Mhm. Połyka się je w, zazwyczaj w prezerwatywach. I to jest zresztą opisane w książce: więźniowie Tomka Morackiego. I no ci ludzie wpadli. Trudno mi było rozpoznać, nie miałem też możliwości, żeby zweryfikować, czy oni byli faktycznie ofiarami, czy ktoś ich na to namówił, czy ktoś im zagroził, czy oni tak sami z siebie chcieli sobie zapewnić na przykład fajne wakacje. Natomiast tak czy inaczej, wpadli na terenie Ekwadoru, zostali zgarnięci z lotniska. Wezwano konsula. Konsul się zjawił z, takim, z taką specjalną substancją, która daje możliwość no, szybkiego wyzbycia się zawartości żołądka. Dokładnie tak. A mówimy tutaj o kokainie? To była, wydaje mi się, że to była wtedy kokaina, tak. To, co jest ważne, to przeliczyć dokładnie. Jeżeli się połknęło 60 takich porcji, to należy z siebie wydalić 60. Dlaczego? Z tego względu, że jeżeli się nie wydali 60, ale na przykład 58 albo 59, to wystarczy, że jedna torebka puści, i wtedy taka osoba, no, niestety, w męczarniach umiera. No to jest przedawkowanie wtedy. Dokładnie. Natomiast jeżeli ktoś jest no, takim szczęściarzem, czy był takim szczęściarzem, żeby ta zawartość tej ukrytej torebki mu nie pękła, ale przemycić ją na teren, uzdawało się na teren, na teren zakładu karnego, no to jest to żywa waluta. To bardzo cenna zawartość. Mhm. W związku z tym, taka osoba może zdecydowanie swój los polepszyć. Ma narkotyki w środku. I może bardzo dużo zarobić i mieć bardzo duże wpływy. Domyślam się, że tam pieniądze to nie wszystko. Może zwiększyć swoje szanse na przeżycie. To jest walutą. Walutą jest po prostu ludzkie życie. Mhm. Z nimi rozmawiałeś po polsku, ale rozmawiałeś też z wieloma innymi osobami. Z tego co czytałem, to rozmawiałeś z, prawa, z prawą ręką kartelu narkotykowego. Mm -hmm. Znaczy, tam rozmawiałem łącznie z czterema osobami. E, w przypadku trzech osób to byli Polacy. Czwarty Polak nie zdecydował się na rozmowę ze mną. Rozmawiałem także z kimś z Kolumbii, kto również był za tego rodzaju przestępstwa, za połyki. Natomiast w przypadku Meksyku, no to tak jak teraz policzyłem, to łącznie i w zakładach karnych i poprawczych, i poza, to około 200, 230 wywiadów mniej więcej przeprowadziłem. No. Także yy, no, udało się porozmawiać z paroma osobami. Jakie to są dla Ciebie doświadczenia, jak rozmawiasz z takimi ludźmi? Jak, jak się rozmawia z taką? I jaka jest ich modyfikacja przede wszystkim? Powiem jestem zdziwiony, że oni w ogóle mówią. Niektórzy nie mówią, niektórzy nie chcą. Trudno mi podać jakieś proporcje, ale to zawsze odbywa się w ten sposób, że administracja zakładu karnego pyta, czy ktoś chce rozmawiać na taki, taki temat. My zawsze przesyłamy informacje wcześniej. Nigdy no, nie wchodzi się z partyzanta. To jest zawsze element negocjacji, rozmów. Na przykład był taki zakład karny: Altiplano się nazywa. To stamtąd właśnie uciekł El Chapo podkopał się, to jest ten słynny tunel. <laughs> I tam e, marzyłem o tym, żeby tam przeprowadzić wywiady już od 16 roku, ale udało się dopiero w tym roku, w dwudziestym dzięki właśnie no, ogromnej pracy i pomocy Eleny Azaoli, z którą te wywiady przeprowadziłem. Mhm. I e, no, to, było, to było o tyle dla mnie ciekawe, że to jest instytucja no, niesamowicie chroniona, tam jest się bardzo trudno dostać, podobnie tak jak ten zakład karny w Głohace. Sytuacja, o którą pytałeś, to, to był właśnie zakład karny w Głohaka, to jest zakład karny typu federalnego. No i pamiętam, że tam było około dwóch osadzonych. I... No, trafiliśmy na wewnętrzny dziedziniec, udało się już kilka wywiadów przeprowadzić, bo tak jak wcześniej wspomniałem, ja tam byłem w ramach tej Organizacji Obrony Praw Człowieka, która, której no, członkowie robili swoją pracę, oni wykonywali swoje wywiady, a ja miałem możliwość przeprowadzenia swoich wywiadów. <laughs> No i w pewnym momencie pojawiła się taka możliwość, bo spotkaliśmy się z panią dyrektor tej placówki, żeby przeprowadzić wywiady w tak zwanym pawilonie wewnętrznym. A w pawilonie wewnętrznym byli zgromadzeni no. Ci członkowie karteli, którzy mają charakter no taki najważniejszy, to są wysoko najważniejsi ludzie. Tak, wysoko postawieni, to byli, nie wiem, główni księgowi, to byli szefowie logistyki, to byli wreszcie, to były wreszcie prawe ręce szefa kartelu, ale także i osoby, które kartelem zarządzały albo bardzo blisko. No i wtedy pamiętam, była taka. Sytuacja, gdzie wszedłem na ten pabilon i no, zacząłem rozmawiać z różnymi osobami. Oczywiście tam te względy bezpieczeństwa były bardzo daleko posunięte. Trzeba było być dwa metry od celi. Byłem także cały czas obserwowany przez strażników. Udało mi się jakoś wynegocjować, żeby nie stali tuż obok mnie żeby można było... Próbuję sobie to wyobrazić. Tam były cele obok siebie i ty stałeś przed jedną z celi? Czy przeprowadzili was do jakiegoś osobnego pomieszczenia, gdzie ty musiałeś być dwa metry od, od danej osoby? I oni mieli zakaz opuszczania tych cel. Czyli musiałeś ty być przed celem obok ciebie strażnicy i na mnie po jednej i drugiej stronie mogli słuchać? E, to znaczy, tak, oni mogli słuchać, natomiast strażnicy byli nieco dalej. Mhm. Ja oczywiście nie dyktowałem warunków. Ja no, mogłem jedynie no, prosić o taki kontakt, jaki był przewidziany dla tego rodzaju Sytuacji. Ale to ekstremalnie niekomfortowe warunki. Bardzo niekomfortowe. Zresztą y, wartość taka merytoryczna tych wywiadów też nie była wielka. Natomiast y, w pamięci mi utkwiło coś innego. E, rozmawiałem z y, 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 y. prawą ręką kartelu. Tak, z prawą ręką kartelu. To staram się wyjde, że nie chcesz powiedzieć z kim, więc staram się nie, nie, nie chcę powiedzieć z kim. To możesz nie mówić po prostu. Możemy to uciąć na tym, po prostu powiedz, co się wydarzyło. To była bardzo ważna osoba w kartelu. Brat osoby, która zarządzała całym kartelem. I no, też chciałem poinformować tego człowieka o tym, że... O celu badań, o tym, że oczywiście to wszystko, o czym rozmawiamy, to jak będę o tym pisał, to nadam temu klauzulę anonimowości, że zrobię absolutnie wszystko, żeby chronić tożsamość, itd. Ale oni na tym etapie nie mają żadnej podstawy, żeby ci ufać, że ty to rzeczywiście zrobisz? Tak, nie mają podstawy, żeby mi ufać, ale to poszło w nieco innym kierunku w ogóle. Ten człowiek powiedział, że, że on oczywiście za to dziękuję, za tę deklarację, ale jeżeli panu się wydaje, że. To mnie trzeba chronić, to pan jest w błędzie. Porozmawiajmy trochę w innym, w innym, w innym tonie. Pan przyjechał z Polski. Ja sobie pomyślałem, że przecież ja mu nie powiedziałem, skąd przyjechałem. Przyjechał pan z Polski i ma pan taki, taki projekt. I teraz tak, te wszystkie informacje, które pan uzyska na terenie, na terenie tej jednostki, nie tylko należy zanonimizować, bo pan na pewno o tym wie. Ale jak pan będzie coś pisał, to proszę to wysłać pod określony adres mailowy. Ja, ja wtedy no, no naprawdę byłem zbity z tropu. Taka sytuacja mi się zdarzyła po raz pierwszy wtedy, w 16 roku. No i zapytałem, no dobrze, ale pod jaki adres, jak mam go uzyskać? A on mówi, proszę się już o to nie martwić. Ja mówię, aha. No i tam sobie chwilę porozmawialiśmy. To była taka płytka, powierzchowna rozmowa. Tam nie doszło do jakichś niesamowitych mm, historii. <laughs> e Wyszedłem z tego pawilonu. Mogę cię tylko jeszcze zapytać o tego gościa, jak ci się z nim rozmawiało? Czy on sprawiał wrażenie, że był różnił się od innych ludzi, z którymi rozmawiałeś? Miał jakąś inną aurę? W inny sposób patrzył na ciebie? Wiesz to jest ciekawe pytanie. Akurat w przypadku tego człowieka nie miałem takiego wrażenia, ale w przypadku innych osób z innych karteli... Bo jak rozmawiam z ludźmi, którzy walczą w, w Ukrainie, to mówią, że są ludzie, których po prostu widzisz, i wiesz, że oni robią jakieś poważne rzeczy, i nic więcej nie musisz, jakby wystarczy, że na nich popatrzysz i zastanawiam się, czy tam było po podobnie. Wiesz, co, to jest ciekawe pytanie. Mnie się wydaje, że akurat nie w przypadku tego człowieka, ale w przypadku innych osób z tego konkretnego pawilonu, to była taka aura, że miałeś wrażenie, że. To może być, nie wiem, świetny student, to może być, nie wiem, jakiś CEO, prawda? To może być dyrektor zarządzający, to może być osoba na, na jakimś ważnym stanowisku. Z tego względu, że oni mówili w bardzo płynny sposób. Posługiwali się e, świetnie językiem hiszpańskim. Niektórzy mówili w języku angielskim, też płynnie. Czyli to nie były jakieś wydzierane gangusy. Nie, to były osoby. Które mijając na ulicę, prawdopodobnie byś zapytał o godzinę, albo miejsce docelowe, gdzie masz dotrzeć. To były osoby, które miały miłą powierzchowność, to były osoby, które, które miały miłą aparycję, nie stwarzały wrażenia osób groźnych. To były osoby, które potrafiły świetnie manipulować. Tak też wynikało gdzieś tam z wypowiedzi. Tych członków Komisji Obrony Praw Człowieka, którzy mi o tych, o tych ludziach trochę poopowiadali, i same wrażenia miałem bardzo miłe. Oni przekonywali do swojej historii, oni także pytali mnie o moje wrażenia. Wiadomo, że to jest także wyciąganie informacji, ale w bardzo taki sympatyczny sposób, powiedziałbym, nawet ujmujący. To jest właśnie kapitałem tych ludzi. Że potrafią manipulować, potrafią stworzyć dobre wrażenie, potrafią przekonać innych do zrobienia rzeczy, których oni sami z siebie by nie zrobili. Myślisz, że to jest tak, że oni tych rzeczy by nie zrobili? Ci ludzie zmanipulowani bez tego wpływu by ich nie zrobili. Okej, okay, o, o tym mówisz. Mm -hmm, mm -hmm. Natomiast ci ludzie, którzy manipulują, sami też by zrobili te rzeczy. Więc to zależy. zależy. Zależy chyba od tego, kim, kim są. Bo na przykład mamy do czynienia chociażby z takim kartelem, który się nazywa Los Zetas. I on został utworzony przez osoby związane z wojskiem. Związane z jednostkami elitarnymi policji, wojska, które no, robiły o wiele straszniejsze rzeczy. I, i oni utworzyli później tę, tę grupę. W związku z tym oni także byliby w stanie to wszystko zrobić. I to robili wcześniej. Kartel stworzony ze specjalistów. Mhm. Brzmi bardzo niebezpiecznie. Końcówka lat 90. Mhm. Tak. Mm, jeszcze chcecie zapytać, jak wyglądały ich cele? W tym, w tym, na tym pawilonie? One, one wyglądały, to były niewielkie cele. Z tego co pamiętam, tak mniej więcej dwa metry na trzy były uporządkowane. Osoby, które tam przebywały, miały wizualny dostęp do tych, z tego względu, że oni byli zamknięci po prostu za kratami. Mhm. To nie były takie regularne drzwi metalowe. W związku z tym no, te cele były takie no, transparentne. E, łóżko, szafka, jakaś lampka, osobiste przybory e, nic tam specjalnego nie było. I, ale dobre warunki. Tak, tam były w miarę dobre warunki. E, ja mówię o warunkach fizycznych, nie mówię o tym na przykład, że ktoś no, nie ma dostępu do swoich bliskich, nie może wyjść z tej celi. Ja mówię tylko i wyłącznie o tym, że ci ludzie no, byli y, umiejscowieni w y, celach, które nie były zatłoczone. To były jedynki akurat w tym przypadku, cele jednoosobowe, <laughs> ci ludzie mogli się ze sobą kontaktować w miarę swobodniej. I to jest właśnie ciekawe, że y, liderzy grup przestępczych, którzy na ulicy się ze sobą, no, znaczy zwalczają się nawzajem, to akurat w tym przypadku porzyczają sobie pastę do zębów, albo na przykład ręcznik, jeśli trzeba było. I tam była taka zasada białej flagi. Oni się nie atakowali nawzajem. No natomiast na ulicy już ludzie, którzy byli im podporządkowani, się po prostu wycinali. Dostałeś tego maila? Dostałem tego maila. W jaki sposób? Czy możesz powiedzieć, czy nie możesz? Tak, to akurat mogę powiedzieć. To była taka sytuacja, że już byłem na tym ogólnym takim, na tej ogólnej przestrzeni. No i nagle kierownik, który mnie oprowadzał, musiał odebrać telefon, strażnik musiał na chwilę wyjść do toalety, ktoś jeszcze też odszedł na bok i przyszedł do mnie jeden z osadzonych w takim pomarańczowym kubraczku, przekazał mi maila, powiedział, żebym na tego maila napisał, i jeszcze się uśmiechnął i powiedział, żebym no, tylko się nie pomylił tam gdzieś w adresie. Że to jest w moim interesie. No, tego maila wziąłem i pamiętam, że te prace, które powstały z wykorzystaniem wywiadów w tej placówce, po prostu wysłałem na maila. I pamiętam, zadałem jeszcze takie naiwne pytanie, a jeżeli wszystko jest w porządku, to czy otrzymam jakąś odpowiedź, on no, powiedział, to wtedy nie otrzymasz żadnej odpowiedzi. No, tylko żeby poprawnie wpisać ten adres. A um, nie, nie wystraszyłeś się wtedy? Wystraszyłem się. I co później zrobiłeś w takim razie? Kontynuowałeś, czy na jakiś czas się wstrzymałeś i zastanowiłeś się, co, co dalej? Wiesz, ja miałem szansę jedną na tysiąc. Znalazłem się w zakładzie karnym typu federalnego, do którego dostępu nie ma. Dostępne kartkę. Przyszli strażnicy, przyszedł kierownik. Miałem już wybrane kolejne osoby do wywiadu. Po prostu robiłem kolejne wywiady. Nie, nie, nie mogłem w tym momencie się wycofać i powiedzieć: Słuchajcie, no, ja jednak rezygnuję, bo no, okazało się, że to jest trochę zbyt. No, to mnie przerasta. Po prostu robiłem kolejne wywiady, i tych wywiadów, z tego co pamiętam, tam zrobiłem kilkanaście chyba. Z kim jeszcze udało ci się porozmawiać? Udało mi się porozmawiać z różnymi osobami, które zajmowały takie ważniejsze stanowiska w kartelu, ale nie te najważniejsze. To był taki środek. Na przykład specjaliści z zakresu logistyki. To byli na przykład. I oni się cokolwiek mówili, tego typu ludzie? Na przykład? Tak, jeden z nich mi powiedział dość ciekawe historie na temat, na przykład, obozów treningowych, które są w górach, gdzie się szkoli sicarios, czyli tych zabójców na usługach kartelu. Powiedział mi także o pewnych regułach, które chciał wprowadzić chociażby <laughs> e, wspomniany już przeze mnie El Chapo. Al-Chapo nie chce go absolutnie bronić, bo to jest bardzo zły człowiek i zrobił bardzo dużo złego. Natomiast on chciał wprowadzić taką regułę pośród innych karteli, żeby nie porywać na przykład członków rodzin, nie porywać kobiet, dzieci. Nie udało mu się to zrobić, tego dokonać, przepraszam. Nie wprowadził tej reguły, został aresztowany. I tutaj jest właśnie takie ciekawe zagadnienie, bo można mówić tak trochę nieformalnie o nowej i starej szkole. Ta taka stara szkoła, jeżeli chodzi o tego rodzaju organizacje, ona trochę koncentrowała się na tym, żeby jednak jakieś reguły były. Jakiekolwiek, ale żeby były. Stara szkoła. Stara szkoła, tak. Natomiast ta nowa szkoła, która mówi się, że ona nastała tak, od mniej więcej 16-17 roku, kiedy powołapywano część szefów różnych karteli, mówię tutaj nie tylko o Sinaloa, ale także o Los Templarios, La Familia Michoacana i par jeszcze innych. Ci ludzie, którzy przyszli potem już nie mieli tego rodzaju przemyśleń i refleksji. Ani po prostu dla nich się liczył już tylko i wyłącznie zysk. Widziałem właśnie w twojej prezentacji, że w, 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 dwa zdjęcia tam były całkiem poważne. I nie domyślam się, że nie robiłeś ich sam, ale to samo proces z takimi materiałami. Dla ludzi, żeby wiedzieli, o czym mówię, to było jedno zdjęcie z gościem bez głowy, drugie mówię. To, to był pewnie screenshot z filmu. I mhm. jedno zdjęcie, jak ludzie są pozabijani po prostu na, na, na ziemi. Mhm. A praca, praca w takim środowisku, jakby kiedy dla Ciebie był taki szokujący moment, że powiedziałeś sobie wow, to teraz mniej więcej już wiem, z czym mam do czynienia w ogóle? Na początku była taka sytuacja. Hmm, powiedziałem o pani doktor Elenie Azaoli i tak jak już wcześniej zaznaczałem, to było... To był jeden taki przełomowy moment, który, który dał mi możliwość wejścia no, do miejsc, o których nawet nie marzyłem. Ale drugi to był moment, to chyba nastąpiło w marcu, tak, albo luty, albo marzec 16 roku. I ta właśnie moja koordynatorka techniczna, już po którymś razie, kiedy się wyżalałem, że. No, nie jestem w stanie z nikim porozmawiać, kto byłby tam głęboko w tych, w tych strukturach. To powiedziała, że no jest pewien sposób, natomiast musiałbym się zastanowić, czy chcę z niego skorzystać. Ja oczywiście, naiwnie, że jak najbardziej chciałbym skorzystać. To mniej więcej toczyło się w tym czasie, kiedy, kiedy ta moja rozmowa z Eleną Azolą. Tą, 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 tam, gdzie na słońcu doktor, stałaś? Dokładnie, tam, gdzie siedziałem na słońcu, dokładnie. I ja powiedziałem, że tak, jak najbardziej chciałbym skorzystać, i, i gdyby była chętna jakoś mi pomóc, to jak najbardziej. Ona powiedziała, że ma takiego kolegę, z którym razem chodziła do szkoły. Nie łączył jej żadne jakieś takie bliskie relacje z tym, z, tym, z tym człowiekiem, natomiast wie o tym, że on byłby w stanie mi pomóc. No, i powiedziała, że jeżeli naprawdę jestem tym zainteresowany, to ona zorganizuje takie spotkanie na meczu Lucia Libre. To jest taki jak amerykański wrestling, tylko że wersja meksykańska. Tam, gdzie poznałeś tego informatora? Dokładnie tak. I tam się wybrałem, właśnie wraz z tati i jej znajomymi. No, i tam siedział taki chłopak, którego na początku wziąłem za bezdomnego. Ja po prostu myślałem, że to jest no, chłopak no, bezdomny. Ale się okazało, że tak absolutnie nie jest. Czyli celowo tak wyglądał? Czy po prostu tak wyglądał i jednocześnie był w strukturach? Mnie się wydaje, że to był element jakiś taki jego wizerunku. Mówi się o czymś takim, co się określa jako bajo perfil. I w języku hiszpańskim, bajo perfil to oznacza niski profil. To oznacza osobę, która. Robi wszystko, żeby nie przyciągać uwagi. To jest osoba, która no nawet wygląda na no mniej, na, znaczy gorzej usytuowaną finansowo niż w rzeczywistości. Chodzi o to, żeby nie, nie przyciągać uwagi osób, które chciałyby, czy nie wiem, obrabować, czy wyzbyć jakichś tam środków pieniężnych. I e, ten mój informator w ten sposób właśnie wyglądał. Zaczęliśmy rozmawiać. Niesamowity człowiek, niesamowity człowiek. Absolutnie świetny umysł, bardzo, bardzo światły, bardzo refleksyjny, bardzo mądry, bardzo otwarty, a jednocześnie zaangażowany taki lider duchowy, przywódca duchowy tych społeczności takich zmarginalizowanych z Meksyku, takich właśnie jak, takie dzielnice jak Takubaja, Tepito, Iztapalapa, Morelos i parę jeszcze innych. Jakieś takie biedne, biedniejsze dzielnice. Bardzo biedne, bardzo biedne dzielnice. I e, ten informator e, powiedział, że w porządku, jeżeli jesteś naprawdę zmotywowany i naprawdę ci się chce, to spotkajmy się za tydzień, ja ci powiem gdzie mniej więcej. No ja byłem absolutnie przeszczęśliwy jak wróciłem z tego spotkania to myślałem, że będę góry przewracał, bo się okazało, że tutaj wreszcie coś się zaczyna ruszać. Zrobiłem sobie listę pytań, tak jak ten mój informator mi polecił, skserowałem sobie paszport, skserowałem sobie te wszystkie Informacje z projektu, kim jestem, potwierdzenie sobie, wziąłem też z uczelni, wziąłem sobie potwierdzenie z, z, tej, z ambasady, co tu robię, jaki jest cel mojej wizyty. No i po jakimś czasie otrzymałem maila, że mam się pojawić na takiej stacji tutaj nazwę chyba mogę wymienić Lagunia. No i wiesz, o ile w mieście Meksyk, no to w zasadzie wszędzie możesz dotrzeć metrem w ciągu, nie wiem, no, godziny, godziny to już maksymalnie. No to tam się okazało, że się jedzie na prawie dwie godziny. No i to już było dla mnie trochę takie zastanawiające, bo tak sobie pomyślałem, no ale jak? W zasadzie w ciągu nawet pół godziny możesz dotrzeć, no, na wszystkie główne um, ulice. I w główne miejsca. No a tutaj prawie dwie godziny wychodzi. Samochodem? Nie, metrem. Mhm. Samochodem to nawet nie warto poruszać po, po mieście Meksyk, bo tam to jest tak ogromna metropolia, że korki są niesamowite wręcz. No i e, wsiadłem do metra. E, Jadę. Trzeba było te... No, Zmienić tych, te linie metra. I tak co zmieniam linie metra, to tak widzę po pasażerach, że oni też się trochę zmieniają. <grywki> już, już tacy sprzedawcy, którzy, którzy no, oferowali tam część do telefonów, czy jakieś tam lampki, Meksykanie lubią tego typu gadżety, zaczęli ustępować ludziom, którzy oferowali em, Noże, którzy oferowali zioła różnego rodzaju, którzy. No, także no, bym powiedział, że działali w troszeczkę inny sposób niż ci sprzedawcy no, blisko centrum. A bardziej agresywni? Byli bardziej agresywni, bardziej nachalni, mniej respektowali powiedzmy tą taką przestrzeń. No i w momencie, kiedy wysiadłem już na tej określonej stacji, Lagunia, tak szedłem do góry, to, to w ogóle miałem wrażenie, że to jest jakiś jeden wielki rynek, że już na stacji tam było masa sprzedawców e, Vendores, takie określenie, masa takich ulicznych sprzedawców, którzy sprzedawali już w metrze. Tam się nie można było po prostu przecisnąć. No i e, wychodzę z tej stacji. No i tak patrzę, że ta infrastruktura jest zupełnie różna od tej, do której ja przywykłem. E, tam było bardzo głośno, była główna ulica, i od tej ulicy masę, bo było bardzo dużo takich niewielkich, wąskich uliczek. E, I też tak no, zauważyłem, że tam nie ma turystów. Wiesz, gdziekolwiek nie wysiądziesz w Meksyku, to masz no, dużo turystów, generalnie. Mówię o mieście Meksyk. A tam się okazało, że w ogóle nie ma żadnych turystów. I tak tam chwilę stałem i byłem świadkiem takiej sceny, gdzie jedna osoba uciekała, chyba dwie czy trzy ją goniły. Ja w ogóle nie wiedziałem o co chodzi, ale tak spojrzałem i mówię: Nie, no, ja chyba zawracam. Nie wygląda to zbyt bezpiecznie? To nie wygląda bezpiecznie. Nie miałem żadnych też skryptów poznawczych, nie wiedziałem czego mogę się spodziewać. Mhm. I tak sobie wtedy zacząłem miarkować, że może. Może ten, to jednak nie, na, nie najlepszy pomysł. Może to jest jednak nie najlepszy pomysł. Może też <laughs> trzeba wrócić i, i, i jednak w tej bibliotece e, spędzić tego czasu trochę więcej. No ale w tym czasie zawołał mnie właśnie ten mój informator <laughs> i e, powiedział mi, żebym przeszedł na drugą stronę ulicy. To było tam w sumie łatwe z tego względu, że cały Meksyk jest tak zakorkowany, że przejść przez e, sześciopasmową w sumie ulicę o trzy kierunki, trzy pasy w jedną, trzy w drugą, nie było takie trudne, więc tam. Która to była godzina? Było, było to za dnia? To było za dnia, to była mniej więcej, to mogła być tak mniej więcej godzina 14. Mhm. 13-14. Pamiętam, że to nie było z samego rana. No i przeszedłem przez, przez, tę, przez tę ulicę. No i mój informator mówi: O super, fajnie, że jesteś, to w takim razie idziemy. Eee, no, wiesz, no ja go nie znałem. I, I wygląda jak bezdomny. Wyglądał jak bezdomny, nie znałem go zupełnie. I powiedziałem mu tylko tyle, że wiesz, yy, super, natomiast pozwól, że ja tylko wyślę tam SMS-a, bo tati się martwi. Tati to była taka jedyna osoba, którą znał i on, i ja. I w związku z tym wyślę jej, gdzie jestem, i tam, że ze mną wszystko w porządku. To oczywiście nie była prawda. Ale chciałem mu po prostu zaznaczyć, że jest ktoś, kto wie, jakie mam plany i gdzie zamierzam jechać. I mój informator powiedział: Jasne, nie ma, nie ma żadnego problemu. <laughs> Tam no Ja wysłałem te informacje <laughs> i zaczęliśmy iść. No i tak mój informator mówił, że będziemy iść dosłownie chwilę, ale tak, no, szliśmy już, nie wiem, dobre 5 minut, 6, 7 czas się dłuży. Skręciliśmy w jedną uliczkę, w drugą. Po jakimś czasie się zorientowałem, że w zasadzie to nie wiem gdzie jestem. Może gdzieś byłbym w stanie wskazać, że ta główna ulica to była gdzieś tam, mniej więcej w tamtym kierunku. Rozmawialiście przez ten cały czas? Czy tak, mhm. tak, rozmawialiśmy. No ja się zacząłem dopytywać, ale, no, ale z kim się widzimy, ale jaki jest plan i tak dalej. On mówi, że no, nie ma w zasadzie wielkiego planu, po prostu poinformował parę osób, że chciałbym z nimi porozmawiać i, i tyle. No i no mój niepokój narastał, bo czułem, że nie mam żadnej kontroli nad tym, co się dzieje. I w zasadzie idę. I gdybym miał to komuś obcemu przedstawić, to, to by brzmiało zupełnie idotycznie. W mieście którego nie znam, osoba, której nie znam idę w miejsce, którego nie znam, żeby porozmawiać z osobami, których nie znam. Niebezpiecznymi. Tak, niebezpiecznymi. I w pewnym momencie dotarliśmy na, do takiego. To, to też był jeden z takich jakby straganów, ale taki no jakby tak jak sobie wyobrazisz kiosk ruchu, który kiedyś był, to taka jedna czwarta jego powierzchni. Mm -hmm. A tak powiedzmy, że no metr, półtora metra kwadratowego. No i ten człowiek, który tam e, sprzedawał zegarki, baterie, e, e, powiedział, że, no, że tam miło mnie poznać i że on zadzwoni po swoich kolegów bo może oni by chcieli ze mną porozmawiać. No i zatelefonował po tych swoich kolegów, i nagle zaczęli się zjawiać tacy ludzie no, mniej więcej w wieku. Znaczy, trudno mi było ocenić też, no bo no, to jest tak, tak jak w przypadku, no nie wiem, no, Azjatów. Mamy problemy, żeby dokładnie powiedzieć, w jakim wieku mogą być. Jednak w naszym kręgu kulturowym nam to przychodzi łatwiej. W moim przekonaniu to byli chłopcy mniej więcej w wieku, tak od 17 roku życia, 16, 17 do nie wiem 26, 7 lat, może 30. Tam się zgromadziło dość sporo mniej więcej około 6-7 osób. Byli ubrani w takie białe t-shirty, wcale wytatuowani. Część miała wytatuowane również twarze, szyje. No, i tak jak sobie spojrzałem na te t-shirty, to tam w okolicach pasa, to, to te t-shirty trochę odstawały. Mieli broń pod spodem? Albo broń e, palną, albo noże, no coś, co sprawiało, że. że... Te t-shirty się na tym obwijały jakoś. Dokładnie tak. No i w tym momencie. A ty tym, cały czas jesteś w miejscu, którego nie znasz z ludźmi, których nie znasz? Te cztery właśnie. <głos> <głos> te cztery elementy szaleństwa są jak najbardziej wypełnione. Wszystko jest podhaczane, że tak jest to głupota. Zacząłem rozmawiać. I ci, ci ludzie, którzy przyszli, powiedzieli, że no to żebyśmy się udali w jakieś tam miejsce. No i wszystko w moim ciele krzyczało, żeby tam się nie udawać w żadnym miejsce. ale z drugiej strony to ja nie miałem żadnego wyboru. Część była, nie wiem, z przodu, część była z tyłu, po bokach. No i... Przecież jakbyś się wycofał teraz, to by też to dziwnie wyglądało. Raz, że to by wyglądało dziwnie, po tym ludzie, którzy zaręczyli za mnie, że ja przyjadę i że będę rozmawiał, mógłbym ich postawić w złym po położeniu. I wiesz, w całej tej historii, to też chodzi o to, zaraz będziemy kontynuować, ale mm -hmm. miałem taką refleksję, że to nie chodzi o jeden krok, który był Yy, Dramatycznej i zupełnie bez sensu. Chodzi o to, że tych kroczków było bardzo. To jest taka sek długa sekwencja. No, oczywiście, że tak. Coś z początku i coś z końca zupełnie nie miało sensu, ale pomiędzy było tyle małych kroków, które no, prowadziły do tego, że ta sytuacja zaczęła się tak rozwijać, jak się zaczęła rozwijać. No i skończyliśmy w pewną liczkę. No i ci yy, 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 nowo przybyli. Yy, chłopcy, tak przepraszam, będę ich nazywał, bo, bo uważam, że byli w młodym wieku. Powiedziałem, że mi się rozebrał. Spojrzałem na informatora, informator na mnie i tak, no, tak skoro tak mówią, to żeby tak zrobić. No więc ściągnąłem t-shirt, ściągnąłem e, e, krótkie spodenki. On został tylko w klapkach i w e, bokserkach. <trym> No i nie uznali, że tyle w zasadzie to chyba im wystarczy. I jak już zacząłem ubierać, ubierać się, to w pewnym momencie słyszę takie jakieś, że ktoś przebiega, ktoś kogoś goni. No jakiś Zauważyłem, że ucieka jakiś człowiek, a pozostali, którzy go gonią, to no, wyjęli noże, maczety i zaczęli go po prostu tak tam dziabać. No. I część z tej grupy, która. Przybyła, żeby ze mną porozmawiać się, odłączyła ode mnie i zaczęła za nim gonić. I oni y, tak przejechali temu człowiekowi gdzieś tam właśnie w okolicach y, pośladka, w okolicach y, 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 nogi, także on zaczął już krwawić, ale im uciekł. No i ci, którzy się odłączyli od grupy, to z powrotem no, do tej grupy się dołączyli, ale jak mieli właśnie te takie maczety, no to one już były we krwi. I po ja, Ocierali je, i ja tak sobie myślałem: Dobra, to jest ten moment, w którym chyba trochę przedobrzyłem. Pamiętam, że bardzo mi zaskło w ustach i że no miałem taki szczękościsk. Niewiele byłem w stanie z siebie wydusić. To jest taki już atak paniki, to w tym momencie. Wiesz, co atak paniki? No, z kolei atak paniki byłby pewnym komfortem, bo po prostu panikujesz i, i tyle. Natomiast tutaj atak paniki mógłby doprowadzić ich do takiego jeszcze myślenia, że być może ja mam coś do ukrycia, dlatego panikuję, bo się wydało, prawda? E, czyli e, tak, miałem takie wrażenie, że no, ok, to jest, to jest okej okay być zestresowanym, ale panikować tak zupełnie to nie do końca. Ja wiem, że paniki nie da się zaplanować oczywiście, ale gdzieś tam taka myśl prześwitywała, że. No i patrzę na tego swojego informatora. On też tak wzrusza ramionami. I ten człowiek, który... A ten informator był wystraszony? Trudno mi było to poznać. Ja potem rozmawiałem z nim i on mi powiedział, że słuchaj, ja ci obiecuję, że nie jestem w stanie ci zapełnić takiego stuprocentowego bezpieczeństwa. Różne rzeczy się mogą zdarzyć. Może być na przykład najazd policji. Prawda? No nie jesteś w stanie tego przewidzieć. No zacząłem się ubierać. Oni przyszli z tymi właśnie ta maczetami, nożami, ale no, wytarli je i schowali. No ja się ubrałem. No i już tak do końca no, nie byłem zmotywowany, żeby przepytywać ich, czy jednak ze mną porozmawiają, czy nie. Oni wzięli te moje papiery i powiedzieli, że oni nie zgadzają się na wywiad, nie będą ze mną rozmawiać. Ja grzecznie podziękowałem. Powiedziałem, że to i tak, jest bardzo uprzejme z ich strony, że w ogóle poświęcili mi czas, i, i, i super. I naprawdę, jeżeli nie macie ochoty, nie musicie. I oni odeszli. I ten człowiek, który po nich zadzwonił, ten z tego takiego sklepiku, mówi: Słuchaj, sorry, nie wiedziałem, że oni nie będą chcieli z tobą rozmawiać. Ale jeżeli chcesz zobaczyć naprawdę złe miejsce. <śled> To ja cię mogę tam skuterem zabrać. I <grym> nie, nie ja, się? Znaczy, ja mu już podziękowałem i powiedziałem: Słuchaj, ja ci bardzo, bardzo w ogóle dziękuję za czas, ale też no, trochę się już późno zaczyna robić. no Nie jestem pewien. Ja mówię tak, to co nie pojedziesz? Przyjechałeś i nie pojedziesz. No i ja tak mówię, że wiesz, no. On mówi: dawaj, wskakuj mu, to, to, to zajmie chwilę. I e, ja po prostu tam pojechałem. <grym> Pojechałem tam. Nie ilej, wiem dlaczego. decyzji w ciągu tego dnia. Podjąłem sporo złych decyzji. Nie wiem dlaczego, ale uparłem się, że będę siedział z tyłu. To było, to było głupie, bo to, żebym siedział z tyłu, to nie gwarantowało mi żadnego bezpieczeństwa, ale jakoś w tym momencie wydawało mi się, że ja w każdym momencie mogę zeskoczyć z tego skuteru. Skutera. I to faktycznie było tak, że ten chłopak kierował, mój informator siedział po środku, a ja siedziałem z tyłu. Nawet mam filmik z tego. Z tej, z tej wycieczki w tej dzielnicy, w której jak deklarował, jeszcze jest bezpiecznie. Chcesz, żebym to wstawił w podcast? Jakiś tak kawałek filmiku? E, ja go jeszcze raz... Tak, myślę, że można, bo to jest akurat w tej dzielnicy, która była bezpieczna, poza tym twarzy nie widać ani mojego informatora, ani osoby, która prowadzi. Dobra, super. Mogę, mogę wstawić. No i e, e, jechaliśmy chyba z 15 minut i to nie tą główną drogą. I jak już w końcu się zatrzymaliśmy, to ten kierujący pojazdem powiedział, że słuchaj, ale tu to już jest naprawdę niebezpiecznie. W związku z tym ja idę pierwszy, ty idziesz za mną, a no ten chłopak, który był moim informatorem, za mną miał iść, prawda? Czyli chodziło o to, że ja bym był w środku. Ty w takiej sytuacji jesteś pod takim, taką ilością adrenaliny, że nie, po prostu nie, nie, nie masz takiego myślenia w przód i w tył mocno i po prostu reagujesz i działasz, idziesz. Ro, ro, mówię ci, że to jest jeszcze bardziej niebezpieczne miejsce w, odnośnie tego, przy którym trafiłem, byłeś i wciąż podejmujesz decyzję, żeby dalej iść? Wiesz, to był moment, w którym ja po raz pierwszy widziałem to, co było przedmiotem moich badań. Absolutnie po raz pierwszy. Ja już widziałem to, że jestem w stanie no, dotrzeć do takiego miejsca, do takich ludzi, gdzie. No przecież ja tego chciałem, bo to napisałem w aplikacji. Przecież po to tam przyjechałem. Mm -hmm. Okej. Okay. Ale z drugiej strony też no, bardzo się bałem. I yy, yy, no, nie wiedziałem, co się gdzieś tam zadzieje dalej, ale jakoś tak uspokajała mnie ta taka yy, obecność mojego informatora, który się wydawał no, w tym momencie no, nieco bardziej wyluzowany. Szliśmy, pamiętam, takim, no, gęsiego, bo ten, ten chłopak, który. Muszę też się pilnować, żeby jego imię nie powiedzieć. Jak coś to wytnij, nie przejmuj się. Tak. Mhm. On, on prowadził, powiedział, że ja mam iść tuż za nim, a chłopak, który był moim informatorem, miał iść z kolei za mną. I powiedział mi, że patrzę się w ziemię i mam nie spoglądać na innych ludzi. Po prostu Idziemy takim, jakby korytarzem, po prostu tak idę. No i tak doszliśmy do takiej bramy, gdzie on zapukał. Ktoś tam mu też zapukał w określony sposób, on znowu zapukał w umówiony sposób. Odsunęło się okienko. Osoba ze środka tam spojrzała, kto jest, i otworzyli. I to się okazało, że to jest tak zwany safe house. To jest miejsce. Gromadzenia, przerzutu narkotyków, i e, no tam weszliśmy, i tam e, no, pamiętam tylko, że była taka kapliczka, i z jednej strony były e, wizerunki świętych, e, ale także i e, papieża Jana Pawła II. Ja się bardzo uczepiłem tego i powiedziałem: O, Jan Paweł II, to no, ja też tam jestem z Polski i tak dalej czy o, to fajnie, super, no to sobie tam siadaj. <knie> Ale też były statuetki Santa Muerte. To jest to takie tam wierzenia w świętą śmierć, które są typowe dla um, mieszkańców Meksyku, um, a jeszcze bardziej typowe dla osób zaangażowanych w różnego rodzaju przestępstwa. Chociaż wiara w, tego, w, te, w te kwestie nie oznacza automatycznie, że jesteś przestępcą, oczywiście. Ja sobie usiadłem. I ci ludzie no, rozpakowali tam wszystkie całe akcesoria, które tam mieli różne tam narkotyki i e, częstowali mnie, no ja odmawiałem. <laughs> Natomiast może nie o wszystkim chciałbym tutaj mówić, ale domyślam się i domyślam się, że musiałeś się też zachowywać w taki sposób, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Co prawdopodobnie mogło owocować tym, że podejmowałeś różne decyzje. Tak. Ja to powiedziałem. To to też tak. możemy wyjść. Wiesz, w tego rodzaju badaniach oni mają, są bardzo podejrzliwi. Trzeba pamiętać o tym, że to są środowiska cały czas penetrowane przez różnego rodzaju organy ścigania. Od meksykańskiej policji, poczynając poprzez DEA, czyli Drug Enforcement Administration, amerykańską agencję do spraw zwalczania narkotyków, poprzez różnego rodzaju jeszcze inne służby. W związku z tym oni są bardzo przetrzeleni na, na, na punkcie tego, kto wchodzi. Zresztą, jak tylko z moim informatorem weszliśmy już na teren, tam od tej stacji Lagunia szliśmy, to widzieliśmy wiele takich osób, które się określa jako Alcones. To są właśnie oczy. I oni za pomocą e, krótkofalówek. To są ci na dachach, na filmach, w których tak, pokazują. Tak, na dachach, ale także na skuterach, na rowerach, którzy szybko informują o tym, że ktoś wchodzi do dzielnicy, po to, żeby ewentualnie osoby, które e, no, oferują narkotyki czy osoby, które tym zarządzają, żeby po prostu wiedziały, że jest takie wejście. No i tam e, w tej dziupli. Zaczęliśmy rozmawiać. Ja pamiętam, że no byłem pod wpływem dużego stresu. Nie do końca byłem sobie w stanie przypomnieć wszystkie pytania. W związku z tym zacząłem zadawać takie standardowe. Czy możesz mi o sobie coś opowiedzieć? Nie wiem, o, o swoim życiu o, o, o tym, co uznałbyś za stosowne. Nie mogłeś tego w żaden sposób nagrywać? E, nagrywałem. Nagrywałem to na telefon. Oni jeszcze sprawdzili, czy na pewno mam wyłączoną tą opcję, taką śledzenia, czyli musiałem włączyć ten tryb samolotowy, musiałem im pokazać. Musiałem im pokazać, że nie zrobiłem żadnych zdjęć. Oczywiście to by mi też nie przyszło do głowy w tych warunkach. Pozwoli mi nagrywać na telefon. Telefon mhm. musiałem odłożyć, bo musiał być położony tak na półce, żeby nim po prostu nie manipulować. Także mam te, mam te nagrania. No, że towarzystwo się raczyło różnego rodzaju substancjami psychoaktywnymi. To tam słychać takie. Ale też mówili bardzo dużo pewnie. Tak, oni mówili i nie mieli z tym problemu, żeby mówić na przykład na takie tematy, jak tutaj się mieszka, jak jest ich styl życia, czego się obawiają. Mówili na temat policji, która jest skorumpowana, mówili na temat swoich doświadczeń z tak zwanym de de piso. Czyli to jest, takie, to jest taka nieformalna opłata wnoszona za to, że możesz handlować. Ona jest przekazywana politykom lokalnym. W związku z tym, no, ci ludzie o tym, o tym mówili. Natomiast, no, ja nigdzie nie używałem słowa narkotyk, nie wiem, kokaina, amfetamina czy metamfetamina. Z tego względu, że też, no, nie chciałem. W jakikolwiek sposób sugerować, że ja się interesuję tylko tym. Uznałem, że jeżeli oni sami wymienią te substancje i aktywności związane z ich sprzedażą, wytwarzaniem, szmuglowaniem, to w porządku. Natomiast ja staram się o to nie pytać. No To było takim warunkiem, żeby no nie wzbudzać takiego niepotrzebnego zainteresowania. Ten, ten wywiad to no, nie spełniał takich reguł metodologicznych, z tego względu, że no, zazwyczaj rozmawia się tylko z jedną osobą. Tam siedziała cała grupa no, i nie czułem się w, na siłach, żeby jeszcze dyktować warunki metodologiczne tym ludziom i prosić, żeby jeden po drugim ze mną rozmawiał. Oni po prostu zdecydowali, że będą rozmawiali grupowo, a ja oczywiście na to przystałem. No ale to było dla mnie o tyle ciekawe, że z tego zrobił już taki fokus trochę. Zogniz... Oczywiście trochę tylko, zogniskowany wywiad grupowy, gdzie po prostu ja starałem się delikatnie moderować tą dyskusję, oni po prostu odpowiadali na pytania, czasami sobie zaprzeczając, czasami się przekrzykując, czasami modyfikując, weryfikując treści, o których mówili. Także co innego stanowiło wartości tego spotkania, mianowicie to, że z tych odpowiedzi pojawiły się zupełnie nowe pytania. Ja sobie przeformułowałem to, tę listę, którą wcześniej stworzyłem, tak trochę z zabiórka, jeszcze w Polsce. Zacząłem zwracać większą uwagę na to, które pytania są w porządku, które są na przykład zbyt sugerujące, które pytania niebezpiecznie zbliżają się do tej aktywności, którą ci ludzie chcieliby ukryć, albo nie chcieliby o niej mówić. To spotkanie i wiele innych też nauczyło mnie takiego obserwowania reakcji niewerbalnych tych osób. Z tego względu, że tutaj trzeba się bardzo pilnować. Moje, moje refleksje po tym spotkaniu i po szeregu innych zapisywałem sobie na gdzieś tam na kartce czasami, później to przepisywałem na komputer, na komputerze już. I pamiętam, że rozmawiałem z moim informatorem i czasami zdarzała się taka sytuacja, że tam, gdzie ja widziałem niebezpieczeństwo, to mówię, Za, to była zupełnie prozaiczna sytuacja, nic się nie groziło. A tam, gdzie uznałem, że jest absolutnie świetnie, ja się dobrze bawię i jest w ogóle bardzo super, to on twierdził, że to już była sytuacja niebezpieczna i powinienem w większym stopniu się no, orientować właśnie na Nieporuszanie pewnych tematów albo niereagowanie w jakiś sposób. Możesz podać jakiś przykład? Nie wiem, czy rozumiem, co masz na myśli. Chodzi mi na przykład o to, że w momencie, kiedy dyskutuję z, z osobami, które handlują narkotykami i zwiększa się zakres interakcji pomiędzy nimi, a jednocześnie w coraz mniejszym stopniu orientują się na rozmowę ze mną, to jest to ten moment, w którym. Ci ludzie. odrzucają cię w pewien sposób? Może nawet nie tyle odrzucają, co uzgadniają pomiędzy sobą, co należy zrobić. I to oznacza, że być może pojawiło się na przykład jakieś pytanie, albo na przykład jakaś reakcja, albo bateria pytań, która jest dla nich kłopotliwa. Nie wiem, czy widziałeś taki film. Labida Loka. Mm. To jest taki film z Salwadoru. Był taki człowiek, bardzo dobry dziennikarz. Który przeprowadził świetny reportaż e, i opisał e, dwa gangi: Desiotio i Mara Salvatrucia 13, MS13. Skończył produkcję, e, przedstawił e, życiorysy tych poszczególnych osób, po czym stracił życie. Z tego względu, że ci ludzie doszli do wniosku potem, e, że w sumie to niepotrzebnie powiedzieli to wszystko, a że to jest taka kultura, w której się nie odmawia i w której się asertywnie nie stawia granic. No to oni zadziałali za pomocą tych mechanizmów, które znali, czyli go po prostu zabili, zamiast z nim negocjować to, co można puścić w filmie, a, a czego nie. Fajnie ci się musi z nimi rozmawiać, znając tą historię. To no jest to na pewno punkt uważności. I to był, to był jedyny taki moment, gdzie by, byłeś, jakby spotkałeś się z tą rzeczywistością, która się tam dzieje? Nie, takich momentów było kilka. Jest jeszcze jakieś, o którym też warto, uważasz, że warto wspomnieć i możesz o nim wspomnieć? Hmm. Dzięki mojemu informatorowi zacząłem spędzać dość dużo czasu w tych dzielnicach takich zmarginalizowanych. Czyli zaufaliście sobie, nie, nie, nie stwierdziłeś, że on jest szalony i że nie będziesz z nimi więcej jechał? Tak, tutaj chyba można faktycznie mówić o zaufaniu, z tego względu, że zaczęliśmy się coraz lepiej poznawać, coraz bardziej nam odpowiadało wzajemne towarzystwo, spędzaliśmy ze sobą dużo czasu. <laughs> Zresztą do tej pory mamy ze sobą kontakt i mój informator mnie odwiedził. W czerwcu tego roku był w Polsce, tak. Wow. Nawet wygłosiliśmy kilka wykładów na, na Uniwersytecie Jagiellońskim, także w Pile, w Łodzi, przeprowadził zajęcia. Mamy ze sobą cały czas kontakt i cały czas ze sobą pracujemy. Bardzo ciekawie się rozwinęła ta sytuacja w takim razie. To, to było naprawdę, to było, to było świetne, ale wtedy jeszcze. Nie bałeś, nie bałeś się go ściągać tutaj do Polski? My już się znamy 8 lat. Okej. Okay. Także teraz jestem w stanie no, za niego ręczyć. To jest naprawdę świetny facet. I, 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 i myślę, że chyba mogą nawet powiedzieć o tym, że się przyjaźnimy. Natomiast wtedy no, takiej jeszcze świadomości nie miałem, ale chyba się wyczuwaliśmy na tyle, że jesteśmy w stanie sobie zaufać. I w maju pamiętam, że mój informator, no, będąc tym nieformalnym przywódcą duchowym, powiedział mi: Słuchaj, rozmawiałem z ludźmi. Oni Cię już troszeczkę kojarzą, trochę im się opatrzyłeś. Ja będę organizował taką pielgrzymkę do Chalma. To jest takie święte miejsce w odległości mniej więcej. On zależy jak się, jaką trasę się wybierze, od 80 do powiedzmy 120 kilometrów od centrum Meksyku. On jest przywódcą duchowym, czyli religijnym. Religijnym, tak. To jest głęboko wierzący człowiek. I powiedział, że no jest po rozmowach z tymi ludźmi. Jeżeli chciałbym wziąć udział w takiej pielgrzymce, ona będzie trwała 5 dni, do przejścia z około 120 km. To jak najbardziej on mnie zaprasza. No ja się zgodziłem. Uznałem, że, uznałem, że wygodne buty, plecak. I... I też jakieś budowanie relacji z nim, to chyba, też chyba ważny aspekt. Jakby nie chciałaś mu odmawiać, i po trochę czasu, to cię pozna, to cię będzie zapraszał w lepsze miejsca, być może bezpieczniejsze. To znaczy, ja już z nim, miałem z nim chyba taką relację, że gdybym mu odmówił, to on by tego nie, nie przyjął jakoś osobiście. Po prostu no, mógłbym mu powiedzieć, że trochę się obawiam, zresztą szczerze mu mówiłem o swoich odczuciach. Więc nie. Natomiast no, mój informator znikał na dwa miesiące. W związku z tym, no, jak kontynuować badania bez informatora? Przecież sam tam nie mogło się pojawić. Mhm. Ja powiedziałem, że, że, że idę, że nie ma problemu. To pamiętam, mnie wziął jeszcze do tych dzielnic, to chyba była Ista Palapa, na przygotowanie krzyża. Ja nie jestem osobą religijną. Natomiast uczestniczyłem w tych praktykach, obserwowałem społeczność i ta cała społeczność lokalna. Oni przygotowywali krzyż, dekorowali go. Z tego względu, no, że później ten wielki krzyż, taki prawie, że pięciometrowy, był niesiony przez uczestników tej pielgrzymki. W pielgrzymce brali udział no, różni ludzie, ale w większości były to osoby, które były związane z różnego rodzaju przestępstwami, w tym przestępstwami narkotykowymi. To byli dilerzy, to, to były osoby, które szmuglowały narkotyki, produkowały. Tam były również osoby z różnych y, organizacji przestępczych, ale cały czas była to taka reguła białej flagi, że w trakcie, w trakcie pielgrzymki no, się nie wybijamy, prawda. <laughs> no i pamiętam, y, to chyba było trzeciego dnia pielgrzymki, że szliśmy przez jakąś taką przełęcz. I zaczął padać deszcz ze śniegiem w maju. I e, tam był taki e, chłopak, który miał średnią pozycję w jednym z karteli narkotykowych i on niósł figurkę Sanchuda Stadeo. To jest <laughs> e, taki patron e, tych właśnie środowisk zmarginalizowanych, środowisk przestępczych to jest od spraw niemożliwych. Ja zauważyłem, że on bardzo marzł, że było mu zimno po prostu. To była temperatura, która na mnie może nie robiła wielkiego wrażenia, ale no jemu było zimno, a ręce miał zajęte właśnie tą figurką, która miała mniej więcej metr y, wielkości. No, ja go tak starałem się delikatnie podpytywać, czy może mu trochę pomóc nieść tę figurkę, czy, czy zechciałbym ją na chwilę przekazać. Na początku twierdził, że absolutnie nie, że sobie poradzi, ale w pewnym momencie się zgodził. No tak, już wziąłem tę figurkę, tak już niosłem ją 8 kilometrów, a on po prostu ze mną zaczął trochę rozmawiać. Ale rozmawiać na temat zupełnie niezwiązany z narkotykami, na temat przyrody, którą właśnie jesteśmy otoczeni, na temat pogody, na temat odległości, na temat czalma. Ale pozostali zauważyli, że my ze sobą rozmawiamy. Z człowiekiem, który zajmował no, już taką średnią pozycję w tej organizacji. I w związku z tym oni to potraktowali jako zielone światło, że ze mną można rozmawiać. Mhm. I od mniej więcej trzeciego dnia tej pielgrzymki miałem możliwość przeprowadzenia już wywiadów takich z osobami, które no, dostały zielone światło na to, żeby mówić. I to było dla mnie bardzo znaczące, bo to też odwróciło trochę bieg. I pozwolił mi uzyskać no, potwierdzenia, czasami zaprzeczenie dla tych informacji, które uzyskałem wcześniej w ramach wcześniejszych wywiadów. Było to dla mnie po prostu bardzo ważne. Mm -hmm. I czego się tam udało ci dowiedzieć? Udało mi się dowiedzieć na przykład kwestii związanych z rekrutacją do organizacji przestępczych. Udało mi się dowiedzieć, pamiętam, że na temat czynników takich środowiskowych, koleżeńskich, przyjacielskich, sąsiedzkich, rodzinnych, decydujących o tym, że niektóre osoby nie widzą swojej szansy gdzieś poza organizacją przestępczą, tylko są w stanie. No, znaczy, one budują swoją przyszłość, budują swoje, swoje bym powiedział, takie no, modus operandi, wiążąc się z organizacją przestępczą. I właśnie dzięki tym pielgrzymkom, dzięki tym obserwacjom, tutaj obserwacje były niesamowicie istotne, to że rozmawiać to jest jedno, ale widzieć pewne rzeczy to jest drugie. Oni nie mieli problemu z tym, że ich obserwujesz? No To może być dziwniejsze nawet niż zadawanie pytań czasami. To znaczy, ja wyrosłem w tę pielgrzymkę. Ja spałem w tych samych miejscach, w których oni spali. Czasami to był po prostu kurnik, gdzie pani, która nas przyjmowała, po prostu wygoniła wszystkie kury i myśmy tam na podłodze spali. Czasami było to jakoś gdzieś tam pod drzewem pościelone jakieś, jakieś koce. A oni po prostu chyba docenili to, że facet z Europy biały, bo to dla nich było istotne. Że on ponosi te same trudy, że razem z nimi idzie i kto miał ochotę, ten ze mną rozmawiał, a kto nie czuł się komfortowo, ten po prostu ze mną nie przebywał. Ale tych osób, które czuły się komfortowo, było coraz więcej. I w coraz większym stopniu mogłem z różnymi osobami porozmawiać. Informator, niejako swoją osobą, no, gwarantował też to, że można mi zaufać, prawda? Współpracował już ze mną od czterech miesięcy. I w jakimś tam stopniu udzielał mi rekomendacji, że, że, że można, można ze mną na różne tematy porozmawiać. <laughs> I informator, mój informator uczestniczył w tych rozmowach. One zawsze odbywały się w jego obecności. I on w jakimś stopniu także uwiergadniał moją osobę, bo o takich rzeczach nie mówi się tak po prostu. Natomiast tam też miałem pewną taką sytuację stresującą, mianowicie. Już zeszliśmy z takiej góry, to już było w Czalma, gdzie ten krzyż, który był niesiony, on został potem postawiony na tej górze. Ja szedłem jako pierwszy, a mój informator jeszcze został z tyłu. I pamiętam, że była taka sytuacja, gdzie jeden człowiek, który zaparkował suwa, takiego dużego suwa z zablindowanymi oknami, zaprosił mnie do środka. Mówi, a wiem, czym się zajmujesz. Może, jeżeli chcesz, to możemy sobie tam porozmawiać. A ja powiedziałam, że bardzo dziękuję, ale czekam jeszcze na swojego informatora, który właśnie schodzi, ale za chwilę będzie. On jest tutaj tym przywódcą. On mówi, tak, ja go znam, nie ma problemu. Mówię, ale jak chcesz, to wejdźmy sobie do środka. Ja no wtedy zdobyłem się już na obrzeża mojej asertywności, mówiąc, że bardzo dziękuję, ale chyba jeszcze poczekam. No co, on otworzył drzwi i mówi, ale ja cię jednak zachęcam, żebyś przyszedł mm. na No i za mną też wyrosło tam paru dżentelmenów, którzy, którzy w taki no w sumie kulturalny sposób, ale jednak mnie do środka zaprosili. No i no, to był taki chyba kolejny moment, w którym zastanawiałem się, czy uda się z tego wyjść cało. Tak, cało. Zaczęliśmy rozmawiać. Znowu Musiałem się wyzbyć swojego odzienia aż do bokserek. Oni tam jeszcze sprawdzali takimi jakimiś urządzeniami, czy nie mam pod skórą jakichś chipów. Pokazałem oczywiście wszystkie papiery z ambasady, z, z uczelni, ksero paszportu. No i oni uznali, że chyba jest, chyba jest w porządku. No później w jakimś stopniu również weryfikowali moją osobę, ale no o tym, jak to robili, to nie chciałbym dokładnie no tam mówić. Natomiast w pewnym momencie zrobiło się bardzo wesoło, może tak określę to eufemistycznie. I po mniej więcej pół godziny przyszedł mój informator, i wtedy już się poczułem zdecydowanie raźniej. I potem z tą ekipą nawet pojechaliśmy na dyskotekę, jakąś tam się pobiliśmy, chyba do drugiej, trzeciej. Okazało że to nic takiego groźnego. Czyli po prostu chcieli sprawdzić. I... Kolejny gdzieś tam etap, ale to, co było istotne, to to był człowiek, ten, który mnie zaprosił do swojego auta, to był człowiek, który nie był już drobnym dealerem, z tego względu, że on kupował narkotyki już w kilogramach. To są już znaczne ilości. Kupował tak zwane cegiełki. Cegiełka to jest jeden kilogram. I to był człowiek już w miarę zamożny, dość wysoko umiejscowiony w tej, w jednej z organizacji. I nawet jak widziałem Widziałem nawet jakieś tam narkotyki, to one miały stempel określonej grupy, bo kartele często znakują narkotyki, gwarantują w ten sposób też jakość. Mm -hmm. Nie można ich rozcinać, nie można ubogacać w jakikolwiek sposób, bo to się spotyka z ich no, wrogą reakcją. Masz trochę pracy jak w służbach specjalnych, tylko, że ty masz inaczej, bo nie jest, jest bo robisz takie wywiady, tylko nie jest otwarcie, mówisz kim jesteś. Więc jesteś w takich super niezdrowych środowiskach, ale mówisz, kim jesteś, co z jednej strony musi być trochę ściągające z ciebie presję, a z drugiej strony też nakładające. Bo zależy, w jakie środowisko trafisz i w niektórych środowiskach ktoś po prostu sobie nie życzy takich osób i może się to skończyć bardzo szybko, niekorzystnie dla ciebie. Oczywiście, że tak. Dlatego nigdzie, gdzie się zjawiałem, to nie, nie zjawiałem się sam. Mój informator był tą osobą, która również weryfikowała Teren. Gdyby no, on powiedział, że słuchaj, tak, tak że to się zdarzyło w pewnym momencie w czerwcu, gdzie powiedział mi, że do pewnego miejsca na razie nie mamy wstępu, i oczywiście ja się nie upierałem. Po prostu tam już nie weszliśmy. To, to właśnie ten człowiek weryfikował zarówno osoby, z którymi ja mogę rozmawiać, jak i teren, jak i zajmował się absolutnie wszystkim. Ja nie odważyłbym się nigdy na własną rękę próbować czegokolwiek w takim środowisku. Miałeś coś przy sobie do obrony w razie czego, czy wolałeś nawet nie brać niczego? Bo to też mogłoby wysyłać sprzeczne sygnały. Czy tego nie mówimy? Kiedy... E, znaczy mogę powiedzieć może o pewnej takiej sytuacji. E, e, pewien taki człowiek, z którym rozmawiamy na temat porwań, on się zajmował porwaniami. Powiedział mi, że gdyby mi groziło porwanie, to najlepiej, gdybym miał przy sobie taki mały gdzieś tam nożyk ukryty, na przykład w skarpetce, w trakcie przeszukiwania, możliwe, że ktoś by na niego nie natrafił. I gdybym został porwany, to najlepiej było, gdybym sobie po prostu przeciął jakąś arterię za pomocą tego nożyka. Z tego względu, że porwanie to jest nie tylko porwanie, to są także tortury, które z tym są związane. Tak, już mi wspominałeś, jak, jak robiliśmy sobie chwilę przerwy, że ja ci powiedziałem, że widziałem różne filmiki. Ja te filmiki zawsze widziałem gdzieś z Bliskiego Wschodu, jak odcinałem komuś głowę maczetami albo mm -hmm. różne inne dziwne rzeczy. Natomiast ty mi powiedziałeś, że to nie są najgorsze filmiki i że widziałeś dużo gorsze filmiki. Uzyskałem dostęp do, do pewnych stron, które zostały mi polecone przez osoby hmm, również dokonujące tego rodzaju hmm, czynności. W Meksyku te, te zdarzenia są publikowane z tego, od jakiegoś czasu, z tego względu, że poszczególne grupy starają się pokazać, jakie są straszne. I co ci grozi ze zrobienia czegoś? Dokładnie. Są na przykład osoby, które się określają jako Chapulines, to są no, koniki polne tak w takim tłumaczeniu wolnym. To są osoby, które przeskakują z jednej organizacji do drugiej. One są, no, te osoby są wyjątkowo penalizowane. Tym osobom grozi największe niebezpieczeństwo. Jeżeli przeskakują z jednej grupy do drugiej. No i bardzo często te takie najbrutalniejsze, już sytuacje y, są udziałem właśnie tych osób. I, i to czasami y, wiesz, y, u nas y, tworzy takie wrażenie, że dobrze, jak zostanę porwany, to ja mniej więcej wiem, co powiem. Powiem, że nie wiem, jestem z biednej rodziny, że żyję sam. Że tak naprawdę to no, nie ma nikogo, kogo można by poinformować, nikt nie jest w stanie mi pomóc, i być może mnie właśnie wtedy wypuszczą, jak zobaczą, jakim marnym jestem nabytkiem. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że bardzo często takie grupy, jak cię porywają, to już wiedzą, kim jesteś, i zaczynają w ogóle rozmowę z tobą od tego, że cię odcinają na przykład dwa palce. To jest po to, żeby twoje jakieś takie wiesz, no, nierealistyczne, różne tam wyobrażenia. wyobrażenia, żeby je szybciutko zrównać. Nie masz dwóch palców, właśnie one leżą tuż obok. I wtedy dopiero przechodzi się do rozmowy i wtedy dopiero się okazuje, jak twoje wcześniejsze jakieś tam, powiedzmy, przygotowanie, no, było zupełnie bez sensu, no. i wtedy taka krynica prawdomówności następuje. Takich filmów nie widziałem, bo mi wspomniałeś o filmie, że obcinają ludziom skórę. Mhm, tak. To jest skórowanie na żywca. O, Gotowanie się... ludzi w oleju. O... Yy, różne rzeczy się dzieją. Jak w takim razie nie, nie wracasz tamtąd? Co, 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 co ci przyświeca, żeby zostać tam? Mm, mówisz o Meksyku? Mhm. Praca. Ja już od pewnego czasu nie, nie jeżdżę do tych dzielnic. Tak, bo, że tak się też e, umówiłem z moją żoną. Bardzo szanuję tutaj jej zdanie na ten temat. I tam nie jeżdżę, natomiast no, umówiliśmy się, że mogę prowadzić badania w zakładach karnych, w zakładach poprawczych, w związku z tym rozmawiam także z osobami, które z tego żyją. Niektórzy zabójcy się po prostu specjalizują w określonych rodzajach tortur. Zresztą nawet w internecie możesz sobie znaleźć takie <laughs>, filmy odnoszące się do tych obozów takich treningowych, które trwają od 3 do 9 miesięcy. I oni się tego uczą w tych obozach? Tak, oni są uczeni przez różne elitarne, znaczy byłych byłych żołnierzy, na przykład także ze Stanów, z Izraela, z Kolumbii, z Gwatemali. No tak, bo oni mają mnóstwo pieniędzy, więc mogą sobie ściągnąć, kogo chcą. Mogą ściągnąć, kogo chcą. I oni ich uczą różnego rodzaju strategii, strzelania, chociażby strategii zatrzymywania pojazdów, strategii czy taktyki, przepraszam, taktyki um, walki w mieście, no ale także i wydobywania informacji. I jak się rozmawia z takimi ludźmi w takim razie? Bo mówiłeś, że rozmawiałeś z Sikarios, więc y, musiałeś prowadzić z takimi ludźmi rozmowę. Jak się z nimi rozmawia? Rzeczowo. <laughs> po prostu zadajesz im pytanie, oni ci odpowiadają? Wiesz co, to zależy. Jeżeli to są osoby w zakładzie karnym, to zawsze można sobie pozwolić na nieco bardziej rzeczową rozmowę. I wtedy te pytania są bardziej konkretne. Pamiętam w takim zakładzie poprawczym, kirosquaron, mhm. że miałem do czynienia z młodymi mężczyznami, którzy deklarowali, że no właśnie obdzierali kogoś ze skóry. I ci e, chłopcy, e, no zrobiliśmy to tak, dzięki uprzejmości dyrektora zakładu, że oni nie mieli ze sobą kontaktu w trakcie wywiadu. I w momencie, kiedy pierwszy z nich poinformował mnie o tym, czym się zajmował, to dałem mu swój długopis i powiedziałem mu, żeby mi pokazał, jak to mniej więcej wygląda technicznie. Ile czasu potrzebuje, od czego zaczyna, jak to Obdzierają wygląda. oddzierają całego człowieka ze skóry? Nie, czasami to jest tylko twarz na przykład. <laughs> Hardcore. Tak. I jak oni stoją psychicznie? Czy oni sobie są w stanie to jakoś wytłumaczyć psychologicznie, że nie wariują? To są osoby, które mam wrażenie, że już do społeczeństwa nie są w stanie wrócić. Czy to psychopaci po prostu? No, psychopatia jest, jest jednostką chorobową, natomiast tutaj można być może część z nich to są psychopaci. Na pewno są to osoby, które no, są absolutnie nieczułe na cokolwiek. Skończę jeszcze jeden wątek. Mhm. W momencie, kiedy pierwszego chłopca zapytałem o to, w jaki sposób on to robił, on mi pokazał właśnie za pomocą długopisu, jak do tego dochodzi, co on robi technicznie, żeby to, żeby to przeprowadzić. Zapytałeś go o to, dlatego, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście będzie w stanie ci to pokazać? Zapytałem to jedno, ale potem zapytałem drugiego, który deklarował dokładnie to samo, o to, żeby mi pokazał również za pomocą długopisu, jak to robi. Oni nie mogli się ze sobą skontaktować. I za pomocą długopisu czyli używał go Tak. I on mi pokazał dokładnie to samo, co tamten. Opisał ten sam czas, opisał te same okoliczności, opisał, że tak powiem, różne tam technikalia, które temu towarzyszyły. Opisał to z bardzo dużą dokładnością, zbieżną z poprzednikiem. Kolejne, kolejni wychowankowie, którzy deklarowali, że również stosowali przemoc, w tym również właśnie tę, potwierdzali to wszystko, nie komunikując się ze sobą nawzajem. Można domniemywać, że te treści, które zostały przekazane w trakcie tego wywiadu, są prawdziwe. Jak idziesz na taki wywiad, jakie masz założenia? Czego, czego co chcesz dowiedzieć się od takiej osoby? Mówimy o warunkach izolowanych Widzianych. czy. Mhm. Aha. No, jeżeli chodzi o izolowane, to na pewno zaczynamy od bardzo ogólnych pytań. Takich tu i teraz. Jak ci tutaj jest? W tym konkretnym zakładzie? Jak długo tutaj jesteś, co czujesz, co myślisz? W jaki sposób sobie radzisz, jakie są twoje największe problemy, zmartwienia. O kontakty z rodziną pytam, z dziećmi. Dopiero potem, zazwyczaj, kiedy ta atmosfera staje się taka no, coraz bardziej szczera, coraz bardziej otwarta, testuję trochę, czy mogę zapytać też o inne kwestie. Czasami to się udaje, czasami nie. Zdarzało ci się, że ci powiedzieli, że po prostu nie odpowiedzą albo... Nie. Tak, mhm. jak najbardziej. Mają do tego święte prawo. Mhm. Jeżeli nie chcę odpowiadać na te pytanie, miałem taką sytuację z człowiekiem, który był związany z gangiem Disiocho. To jest taki gang bardzo szeroko reprezentowany w Hondurasie, gdzie też robiłem badania i w Salwadorze. I on o gangu troszeczkę nawet mówił, ale jak zapytałem o relacje pomiędzy gangiem a kartelem meksykańskim, to powiedział, że nie będzie na ten temat rozmawiał. I że prosi, albo inny zestaw pytań, albo przerywamy rozmowę. No to, to oczywiście wybrałem inny zestaw pytań i udało się ten wywiad dokończyć już bez tego bloku pytań. Tutaj jest ważne, bardzo takie no, okazywanie szacunku e, i pokora. To są dwa elementy, które są niesamowicie istotne. Co masz na myśli mówiąc, pokora w takiej sytuacji? Pokora, czyli na przykład nieocenianie kogoś, pokora, czyli nieprzychodzenie z określonym nastawieniem wobec tego człowieka. Pokora, czyli słuchanie jego historii. Udało ci się kontrolować emocjonalnie podczas tego, co oni ci opowiadali? To już trzeba by było zapytać ich? tych moich rozmówców. Mnie się wydaje, że tak. Ale, ale to jest to, co. To, co mnie się wydaje. Natomiast, czy tak faktycznie było, to, to oni pewnie musieliby o tym powiedzieć. I kontakt wzrokowy? Tak, kontakt wzrokowy, ale też no, taki nieprzeciągły. Ciężko utrzymać kontakt wzrokowy z taką osobą? Nie, to jest kultura intensywnego kontaktu wzrokowego, bo w przypadku chociażby krajów azjatyckich ten kontakt wzrokowy badania mówią, że to jest około 20-30%. Natomiast w przypadku krajów arabskich, w przypadku kultury latynoamerykańskiej, to mówi się, że to jest 60-70%. W związku z tym ten kontakt jest taki intensywny naturalnie. E, natomiast w momencie, kiedy oni sami ścinają spojrzenie, kiedy, kiedy no, ograniczają, to ja również staram się no, nie przymuszać ich i no, też reagować. Kontakt wzrokowy to jest duże narzędzie podczas rozmowy z drugim człowiekiem. Ja przez pewien czas próbowałem cały czas utrzymywać z ludźmi kontakt wzrokowy podczas takich rozmów i to nie jest moim zdaniem... Uważam, że kontaktu wzrokowego można używać jako narzędzia i A jak utrzymujesz cały czas kontakt, to masz odebrane narzędzie, bo nie możesz nagle wjechać komuś o, 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 oczami na oczy. I Dokładnie tak samo jak narzędziem jest chociażby pauza. Mm -hmm. Chwila niemówienia. Niemówienie przez dłuższy czas może być odczytywane jako sytuacja niekomfortowa. Ale w przypadku wywiadu, kiedy ktoś nie mówi to, a my nie staramy się go zasypać kolejnymi pytaniami, to może się okazać, że ta osoba się po prostu waha, czy ujawnić nieco więcej, czy powiedzieć więcej. W związku z tym także i samo operowanie ciszą może być narzędziem wpływu. Hmm. O co chodzi z tym fentanylem? Z tego, co czytałem w twoich dokumentach, które mi podesłałeś, to fentanyl. To jest teraz główny środek, którym handlują. Dobrze rozumiem? Może nie główny, ale bym powiedział, że to jest wzrastający. To jest wzrastający rynek. Z tego względu, że fentanyl jest bardzo tani w produkcji. On jest naprawdę tak dużo silniejszy od heroiny? Tam było napisane, że jest 50 razy? Oj, o wiele, o wiele bardziej, o wiele bardziej. To jest bardzo uzależniający, bardzo, bardzo silny środek, który Działano wyniszczająco. I właśnie to jest o tyle ciekawe, że <laughs> wspomniałem wcześniej o tej starej, nowej szkole. <laughs> Stara szkoła mówiła tak: takimi silnymi narkotykami nie handlujemy z kilku różnych względów. Pierwsze to no, nie chcemy, żeby nasi klienci odpadali zbyt szybko, chcemy ich trochę podtrzymać przy życiu, <laughs> a oprócz tego, no, to nie sprzedajemy tego swoim. Możemy to eksportować do Stanów, ale nie sprzedajemy tego w Meksyku, no bo to działa absolutnie wyniszczająco. Trochę jak z Tiktokiem i w Chinach. Dokładnie tak. I jest taka, jest taka um, przecież, no teraz um, tendencja wśród tych właśnie tak zwanych no, nowych szkół, jeśli chodzi o um, grupy przestępcze w Meksyku, że oni handlują wszystkim, sprzedają to każdemu i z naszych takich no, najnowszych danych wynika, że są całe wioski, które yy, no, przestają istnieć. Ludzie po paru tygodniach, paru miesiącach yy, umierają. Ty byłeś gdzieś w Stanach na takiej ulicy Fentynalowej, yy. Tam, gdzie ludzie są, są tacy zombijacy typowi? Yy, wiesz co, ja jak byłem w, w Nowym Jorku, to przejeżdżaliśmy przez taką dzielnicę. Tam nie mogliśmy się zatrzymywać, ale poprosiłem yy, człowieka, który prowadził samochód, żeby zwolnił. Miałem możliwość w Nowym Jorku. I obserwować. to wygląda rzeczywiście tak jak na tych filmach? Tak, ludzie są pozginani, nie mają świadomości, świadomości czasu, przestrzeni. Także to są bardzo trudne. I to jest sytuacje. rzeczywiście taka epidemia aktualnie? Bo ja widzę tych filmików całkiem sporo. Jakby YouTube mnie podrzuca oczywiście, więc ja raz na jakiś czas kliknę, ale to, to ludzie jeżdżą po różnych miastach i to jeżdżą całą dzielnicę. Czasami pół godziny taki film trwa, i wszędzie ludzie po powyginani leżą na ziemi, nie, nie kontaktują totalnie. 100, mniej więcej 100 tysięcy Amerykanów rocznie umiera e, e, ze względu tylko i wyłącznie na fentanyl. Tak mówią statystyki. To jest absolutna plaga, i teraz rząd Stanów Zjednoczonych robi wszystko, żeby walczyć z tym zjawiskiem. Wiesz, kiedyś to było tak, że e, no, dzieciaki testowały różne, e, różne substancje. No Ale te substancje były lżejsze, jak wiesz, taką. Są lżejsze, oczywiście. I no, w związku z tym był czas na reakcję. Natomiast w momencie, kiedy się pojawia chociażby fentanyl, czy też te nasze dopalacze, o których była taka, taka awantura, słusznie zresztą, to czasami wystarczy raz albo dwa razy, żeby kogoś no, nie wybudzić już spiączki, ze śpiączki albo zniszczyć mu po prostu życie. Więc to jest już o jeden raz za dużo. Tym, metamfetamina też jest bardzo, bardzo silnym środkiem. Tym bardziej widzę jakby misję w tym, co robisz, że jakby podejmujesz ryzyko, natomiast no to ryzyko nie jest tak, że o, ja lubię ryzyko i idę je podjąć, tylko co jest bardzo ważna rzecz, którą tam robisz. Jest to, ja teraz już pracuję w grupie i myślę, że tutaj grupowo i w, moi, moi koledzy z Norwegii, ze Stanów, z Meksyku, z Hondurasu, z Salwadoru, e, starają się po prostu wyjaśnić e, te mechanizmy, które prowadzą do rozrostu tych organizacji przestępczych, do rekrutowania nowych osób. I tutaj chociażby wraz z kolegami z Meksyku, ze Stanów, udało mi się stworzyć taką nową koncepcję w kryminologii, którą nazwałem kolektywną trajektorią, która tłumaczy w jaki sposób młodzi ludzie angażują się w pracę dla karteli narkotykowych? Co takiego w ich umysłach się dzieje? Jak ta ich mentalność zaczyna się budować wokół pomysłu pracy dla organizacji przestępczych? Oni po prostu mają takie poczucie, że, że nie mają innych opcji, że wszystkie inne opcje są albo niemożliwe, albo no nie dostarczają takiego źródła utrzymania. Mnie zainteresowała fraza notion of masculinity, czyli, że jakaś idea męskości, że ci rekruterzy używają i, i statusu finansowego, ale też jakieś idee męskości, że to jest męskie być w kartelu? No to jest kultura macho. Jeżeli mam pieniądze, jeżeli mam władzę, wreszcie ktoś zaczyna się ze mną liczyć. Bać się mnie? Bać się mnie, dokładnie. Młodzi ludzie mają też bardzo silną potrzebę afiliacyjną, yy, potrzebę przynależności, chcą do czegoś przynależeć. Tutaj przynależą do yy, sporej grupy, która w ich przekonaniu za nimi stoi, która ich ochroni, która jest źródłem ich pozycji, statusu, władzy. Tak nie jest, z tego względu, że jak trafiają do zakładów karnych, to ta grupa się od nich odwraca plecami, a bardzo często ich eliminuje po tym, jak już wyjdą z zakładu karnego. <laughs> W związku z tym to są tylko i wyłącznie mrzonki, które są podtrzymywane przez takie właśnie narkoballadas, to są takie piosenki wychwalające tych takich największych bossów, jak właśnie El Chapo, Las La Barbie i tam paru jeszcze innych. No. Jak reagują badacze z Meksyku na, na twoje historie? Opowiadasz im takie rzeczy? O, nie, 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 e... nie, nie mówią ci czasami, że, że nie powinieneś nigdzie tam chodzić? To znaczy, y, część oczywiście mówiła mi, że y, no, warto by było te, te badania takie terenowe, etnograficzne ograniczyć y, i to jest chociażby Elena. Y, teraz już je ograniczyłem. Teraz y, mój informator ma z kolei swoich współpracowników i on pozyskuje pewne informacje, których ja nie pozyskuję. Ja... Y, 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 Wraz z moim formatorem pracujemy na tych danych, które są przez niego również pozyskane, również na tych, które są pozyskane przeze mnie bezpośrednio w zakładach karnych. Ja się już gdzieś tam wycofałem z tych takich badań stricte terenowych w tych społecznościach. Natomiast nadal ze sobą współpracujemy, nadal publikujemy razem i myślę, że to już jest w tym momencie bardziej bezpieczne. Na szczęście udało mi się, znaczy na szczęście. no Myślę, że to jest też kwestia jakiejś uczciwości z tymi ludźmi, z którymi współpracowałem od dawna. Opublikowałem szereg artykułów, prac, wynagradzając ich, ich zaangażowanie, ich poświęcenie, ich wiedzę, oddanie. I, i, I wydaje mi się, że ten nasz taki wspólny wysiłek no, poskutkował fajnymi, ciekawymi pracami, projektami. Myślisz, że da się coś zrobić, żeby ta sytuacja w tych krajach wyglądała inaczej, żeby nie było tej kolektywnej trajektorii i żeby ludzie nie postrzegali tego jako jedyne rozwiązanie dla nich? To jest bardzo, bardzo trudne pytanie i oglądając Twoje podcasty i taką dużą wnikliwość, z którą podchodzisz do tematów. Miałem świadomość, że, że, że to pytanie może, może paść. I nie chyba... go zadawać jak <laughs> To ja cię tyle nachwaliłem. <śmiech> <śmiech> e, powiem tak. To, co. Powiem może troszeczkę dookoła. Dobrze. W momencie, kiedy próbowaliśmy publikować nasze prace, to okazało się, że dotychczasowe koncepcje kryminologiczne, te takie powiedzmy zachodnie, Zachodnioeuropejskie, amerykańskie, one w ogóle nie tłumaczą rzeczy, które my obserwujemy w Meksyku czy w Hondurasie. Okazuje się, że tam człowiek nie ma aż tak bardzo wolnej woli, jak to się promuje właśnie w tej kryminologii, powiedzmy zachodniej. Okazuje się, że człowiek jest determinowany pewnymi okolicznościami znacznie bardziej niż, niż jest to akcentowane w, w, w tych teoriach. I myśmy mieli na początku spory kłopot w tym, żeby udowodnić, że ta kryminologia zachodnia, ona nie do końca znajduje zastosowanie. I odpowiedzią na Twoje pytanie jest chyba to, że zarówno ta kryminologia, jak i cała filozofia, która za tym idzie, że wystarczy kontrolować, wystarczy opisać, złapać na gorącym uczynku, ta filozofia broken window, prawda, i zero tolerance która mówi o tym, że nawet najmniejszy występek w momencie, kiedy jest ścigany, to to zapobiega eskalacji tych różnych przestępstw. Ono zupełnie nie działa w przypadku takich krajów jak Meksyk, Honduras, Gwatemala, Nikaragua. Tym bardziej, jeśli ludzie to postrzegają jako bycie męskim, więc oni będą jakby brzgnęli do tego. Każdy, każdy chce być twardy, poszanowany, męski. Oczywiście, że tak. To że, też... to, że policja mnie złapie za jakiś mały występek, to nawet to będzie wyglądało dobrze w oczach moich kolegów. To jest jedno. Po tym, na przykład, taka społeczność może otoczyć patrol policji i zmusić ich do wypuszczenia tej osoby, która została zatrzymana. Natomiast myśmy starali się spojrzeć na to też w inny sposób. Wraz no, z moimi kolegami zastanowiliśmy się nad jedną kwestią. To są kraje, mówię tutaj głównie o Meksyku, gdzie korupcja jest bardzo daleko posunięta. Mówią o tym chociażby raporty Transparency International. Policja jest skorumpowana, organy ścigania generalnie są skorumpowane, system sądownictwa jest skorumpowany, władze są skorumpowane. Ale to nadal nic nowego, bo wiemy o tym, że tam skala korupcji jest bardzo duża. Natomiast myśmy sobie zadali pytanie: no dobrze, ale co to oznacza, że one są tak skorumpowane? I analizując dane z wywiadów, z obserwacji, doszliśmy do wniosku, że państwo normalnie, no, że tak powiem, w nieskorumpowanych społeczeństwach dysponuje takim mechanizmem, który się nazywa stygmatyzacja formalna. Czyli chodzi o to, że jeżeli no, byłeś w zakładzie karnym, to ciągnie się za tobą ta etykietka taka, że prawdopodobnie złamałeś prawo, zrobiłeś coś nie tak i no, jesteś taką osobą, która no, jest marginalizowana. Nie zatrudnią cię w pracy i tak dalej. Dokładnie tak, bo jeżeli nie masz tego, tego dokumentu, który poświadcza twoją niekaralność, jest ci trudno. Natomiast w Meksyku, gdzie bardzo dużo osób siedzi za kratami, a są jednocześnie niewinni, jest taki bardzo fajny film, który się nazywa Presunto Culpable, który był właśnie konsultowany też z doktorem Anioła Zaolą. Pokazuje, że to, że jesteś w zakładzie karnym, to wcale nie oznacza, że byłeś winny. Być może znalazłeś się po prostu w określonym miejscu. W określonym czasie. Gdzie bo, zawinęli wszystkich. Tak, zawinęli wszystkich. Nie miałeś pieniędzy na to, żeby się wydostać na wcześniejszym etapie. Im wcześniej, tym to mniej kosztuje. Im później, tym, tym większe są to kwoty. W związku z tym to wcale nie oznacza, że jesteś winny. I myśmy stworzyli taką, taką właśnie koncepcję uh, Repudiation of Stigma, czyli odrzucenia uh, tego piętna które jest udziałem um, osób z Meksyku, zwłaszcza z tych takich biedniejszych dzielnic, gdzie oni po prostu odrzucają tę taką plenipotencję państwa do tego, żeby wskazywać, kto jest dobry, a kto jest zły, bo nie uznają, że samo państwo jako takie jest złe. I te władze, które mogłyby wskazać, że słuchajcie, ten facet siedział w zakładzie karnym, w związku z tym on jest zły. To tak naprawdę nie mają ku temu kompetencji z tego względu, że ta korupcja nie pozwala na to. To gdzie jest kręgosłup moralny w takim państwie? Mi się wydaje, że kręgosłup moralny należy do obywateli, należy do ludzi, którzy zrzeszają się, czy próbują się zrzeszać w ramach organizacji takich pozarządowych, oddolnych. Wczoraj właśnie zacząłem oglądać ten dokumentalny odnośnie ludzi, którzy po prostu się sprzeciwili gangom i zorganizowali się, kupili sobie broń i po prostu się bronią, bo powiedzieli, możemy się nie bronić i nas zabiją, albo możemy się bronić i być może nas nie zabiją. I się zorganizowali, walczą z nimi. Tak, ale te organizacje czasami same się stają organizacjami przestępczymi. Mówisz o autodefensas. Tak. Tak. Mm. To, są, to są osoby, które mają już dość ucisku karteli. To jest chociażby historia kartelu La Familia Miciokana czy Los Templarios. Oni no, się zorganizowali niejako w protesie, tak to przynajmniej tłumaczyli. Kupujemy broń, e, bronimy się sami, e, bo nie możemy liczyć na policję, na organy ścigania. <tuszy> Natomiast w pewnym momencie tam także zaczynają się dziać złe rzeczy i ci ludzie mając już władzę, już przepędzając tego znienawidzonego wroga, sami terroryzują okoliczną ludność i sami sprawują władzę. A gdy widzą, że to jest takie dochodowe, no trudno jest zrezygnować z dopływu gotówki. W związku z tym to też ten Kim ma dwa końce niestety. No i z, jeszcze jest jeden aspekt, to, że oni to sprzedają do USA. Więc teraz mogliby przechodzić ludzie ze Stanów i mówić, no my tutaj mamy fajne państwo i mamy fajne wartości moralne. A oni później myślą, no ale przecież właśnie wam sprzedajemy te wszystkie narkotyki. Więc to wy nam będziecie mówić. No właśnie, to jest ta taka zemsta na gringos yy, też, mam wrażenie, która jest ukontekstowiona historycznie, prawda? E, przecież Teksas wcześniej należał do Meksyku. Meksykanie nazywają Amerykanów Gringos pogardliwie. Uważają, że sprzedając im narkotyki, to znaczy oczywiście nie wszyscy, ja nie mówię o wszystkich Meksykanach, ale uważają, że no ich to nie szkoda, prawda? Jeżeli chcą, to niech się niszczą. W tym dokumentalnym filmie oni to mówili, że my wiemy, że robimy źle, nie mamy innego wyjścia, chcielibyśmy mieć takie clean jobs, jak wy macie, ale nie mamy, więc sprzedajemy narkotyki. Wiemy, że was to krzywdzi, ale no co my mamy zrobić? Dokładnie, no, musimy przeżyć. No. Mhm. Dokładnie. Więc to jest element retoryki, element takiej narracji, w której także część osób wyrasta właśnie w Meksyku. Dlatego oni przejmują to jako coś takiego naturalnego. No, tak robił brat, tak robił ojciec, nie wiem, dziadek, koledzy ze szkoły, dlaczego ja mam tak nie robić? Dlatego to jest tak, dlatego myśmy to nazwali kolektywną trajektorią, z tego względu, że to jest w dużej mierze taki. Taka droga nie do końca świadoma, a jednocześnie wydająca się tym ludziom jako naturalna. Naturalne następstwo od zamieszkiwania na określonym obszarze. A są jakieś państwa, które przeszły przez taką historię i udało im się z tego wyjść? W pewnym momencie Kolumbia wydawało się, że jest na rozdrożu, kiedy rozbito kartel z Medellin. Kiedy rozbito kartel Skali, i tam no, dość, dość dużo zrobiono, żeby, żeby, żeby tego się wyzbyć, ale ostatecznie się okazało, że to też jest niemożliwe. Wydaje mi się, że wszędzie tam, gdzie korupcja jest tak na, na tak bardzo wysokim poziomie, to takie działania są niemożliwe. Dlaczego? Z tego względu, że wiesz, no, łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Wystarczy, że jakaś część policji na przykład przekazuje informacje odnoszące się do planowanych akcji, i już wtedy cała akcja policyjna jest zagrożona. W związku z tym, wydaje mi się, że, że, raczej, że raczej nie. To by wymagało zupełnie innej orientacji, zupełnie innej filozofii. Zamiast takiej punitywnej, że wystarczy ludzi wtrącić do więzienia, to musiałaby to być praca związana najpierw ze zrozumieniem mentalności tych ludzi i środowiska, w którym oni funkcjonują, a dopiero później z, faktycznym, z faktycznymi działaniami. Na przykład Salwador. Możemy widzieć wiele takich propagandowych filmów, które pokazują budowę nowych zakładów karnych, gdzie ci ludzie tam są stłoczeni, prawda, ogolone głowy i no, są tam bardzo restrykcyjnie traktowani. I, jako przestroga. Jako przestroga, dokładnie. I zresztą prezydent Salwadoru mówi o tym, że zobaczcie, my naprawdę walczymy z przestępczością zorganizowaną, i tutaj nie ma, nie ma dla nich racji bytu, ale to jest tylko i fasada. Z tego względu, że raz, że od jakiegoś czasu nie ma wstępu dla dziennikarzy, dla naukowców do zakładów karnych i, i, i generalnie do Salwadoru, jeżeli by chcieli robić tego rodzaju badania. A z drugiej strony to tak opresyjnym systemem nie jesteśmy w stanie niczego zrobić, bo my nie, nie leczymy przyczyn, tylko zajmujemy się tylko i wyłącznie konsekwencjami. Druga sprawa, że jakby mam wrażenie, że ja przyjąłem taką postawę, że okej, w Meksyku jest problem, więc powinniśmy rozwiązać problem w Meksyku, ale tak właściwie ten cały popyt nie dzieje się w Meksyku. Oni nie robią tego dla siebie, nie sprzedają tego u siebie. Być może jakby się odcięło ten popyt cały, to może wtedy to by się było łatwiej rozwiązać. I musieliby szukać jakieś innych rozwiązań niż po prostu wziąć najłatwiejsze, które mają i jeszcze można się tak zarobić. Mhm. Wiesz, wracamy teraz do debaty odnoszącej się do legalizacji narkotyków. Mhm. Eee, trudna debata, ciężka. Ale i tak już legalizują narkotyki. Marihuana jest zalegalizowana w wielu stanach. Ostatnio widziałem, że MDMA i kokainę gdzieś zalegalizowali, jeśli dobrze pamiętam. I to chyba nawet w Kanadzie. Tak, to prawda. Ale wiesz co, mam wrażenie, że tutaj kij ma dwa końce. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Okay, jeżeli legalizujemy, to ludzie, którzy żyją z nielegalnej produkcji, z przemytu, z wytwarzania, mm, tracą pracę w porządku. Ale z drugiej strony w przypadku marihuany, gdzie też no tutaj są różne stanowiska, jeżeli chodzi o to, jak bardzo jest to uzależniający i niszczący narkotyk, to jeżeli ktoś okazjonalnie sobie zapali, to no konsekwencje nie są tak gigantyczne, tak jak w przypadku jednorazowego użycia metamfetaminy, już nie mówię o fenantylu. Albo heroiny. No. Tak, dokładnie. Fentanylu, przepraszam, mhm. gdzie już jeden raz jest bardzo znaczący on już bardzo wyniszcza organizm. I teraz, gdyby tę debatę odnoszącą się do legalizacji narkotyków przenieść na grunt tzw. narkotyków syntetycznych, które już nie są umiejscowione, już nie są związane z określonym polem, nie wiem, ziela czy polem jakichś tam roślin. Tak jak w przypadku chociażby kokainy, gdzie, gdzie przecież to. Trzeba ją to posadzić. To, dokładnie, trzeba ją posadzić, można ją nadzorować, widzieć, można ją spryskać czymś, można ją wreszcie spalić. Tylko robi się to na podobnych zasadach, jak to było w serialu Breaking Bad, prawda? gdzie są przenośne laboratoria, z których poprzez proces syntezy łączy się ze sobą określone związki chemiczne i uzyskuje się w ten sposób właśnie z produktów. Współproduktów ściąganych chociażby z Indii, z Chin, gotowy narkotyk. Te produkty, one są legalne same w sobie, ale dopiero w trakcie syntezy uzyskuje się coś nielegalnego. Czyli można powiedzieć, że proces w jakimś stopniu jest zupełnie legalny. I dopiero połączenie, dopiero synteza która jest ostatnim elementem, jest czymś nielegalnym. Więc zobaczmy, jak bardzo ta wykrywczość jest utrudniona. No i to, to, sama, to była właśnie ta sytuacja z dopalaczami, z tego co pamiętam, że jakby określone związki, związki chemiczne były zabronione, ale jak troszeczkę zmieniliśmy formułę, tak. bardzo podobne działanie, ale formuła troszeczkę zmieniona, to już było legalne. Oczywiście. Dlatego ustawodawca na szczęście poszedł inną trochę drogą. Zamiast katalogowania poszczególnych substancji, to po prostu efekty, jakie są wywoływane. No, na szczęście nikt nie uwierzył w to, że jest to produkt Kolekcjonerski. Tak, to był ogromny problem zresztą w zakładach poprawczych, gdzie te substancje przenikały i trudno zresztą winić ochronę, trudno winić kierownictwo tych, tych placówek z tego względu, że chociażby można to, w, można to było przetransportować nie wiem, w podeszwie buta. Prawda? Coś, co ma rozmiar dwóch, 3 mm, przypomina kulkę, jakąś brązową. A można sobie wsadzić pomiędzy protektory w bucie i po prostu z tym przejść. Nikt nie jest w stanie tego wykryć. Więc trudno też winić tych ludzi, że no w ich placówkach ten problem się pojawił. No i najgorsze jest to, że to jest taka rosyjska ruletka, że nigdy nie wiesz, jak twój organizm zareaguje na którą substancję. Jest Oczywiście. mnóstwo ludzi, ja mam mnóstwo znajomych, którzy albo palą marihuanę, albo piją alkohol, albo robią różne inne rzeczy. I nagle się znajduje jedna osoba, która po prostu ma jakąś psychozę. Nie wiadomo skąd. Po prostu zażyła coś i nagle się zdarzyło i. Nie wiadomo, co zrobić. Oczywiście, że tak. Absolutnie się z tym zgadzam i mam wrażenie, że najważniejsza jest chyba edukacja, świadomość. Nikt nie ma recepty na to, co należy, bo ja też nie mam tej recepty, ale tak już może dystansując się od tego tematu, który realizowaliśmy, wiem, że jak z moimi <laughs> synami spędzamy z żoną trochę więcej czasu, jak z nimi rozmawiamy, jak oni się otwierają i informują nas o różnych sprawach i staramy się być może bardziej być przyjaciółmi, a nie tymi nadzorującymi rodzicami, to wtedy jesteśmy w stanie na wcześniejszym etapie może wyłowić jakieś zagrożenia, które, które mogą być ich udziałem. Myślę, że zaufanie i otwartość jest to, Zdecydowanie lepsze narzędzie niż taka punitywność i katalogowanie kar. I próbowanie odcięcia od tego. Ja, jak gdybym miał syna, to byłbym 100% przekonany, że jak tylko w jego okolicy pojawi się marihuana, to na pewno je spróbuję. <noise> <noise> Biorąc pod uwagę to, jaki ja mam charakter, to nawet bym nie miał wątpliwości. Tylko bym pytał by się, jak ja się po. <głosy> <głosy> ja, ja może powiem, powiem tak, że ja nie czuję się tutaj specjalistą w tym zakresie i, i nie chciałbym na pewno odbierać chleba osobom, które są o wiele bardziej ode mnie kompetentne. Natomiast ja bym się chyba zastanowił na tym, dlaczego ktoś w ogóle sięga po narkotyki. Bo to jest zakazane. Tak, bo to jest zakazane, ale czego mu brakuje? Broń też jest zakazana, zabijanie mm. ludzi też jest zakazane. Wydaje mi się, że we wczesny, na wczesnym etapie szacunek w grupie. Tak. Oczywiście Ak akceptacja grupa. Dokładnie. Więc może na przykład ta grupa, w której akceptację można uzyskać poprzez sięganie po narkotyki, no jednocześnie zdecydowanie zwiększa ryzyko, że ten człowiek, młody człowiek, będzie w ten sposób starał się tę akceptację uzyskać. Mhm. Um, tak jak powiedziałem, nie czuję się tutaj absolutnie kompetentny. Ja tylko wiem, że jeżeli z moimi synami e, pojadę sobie, nie wiem, no, na tor kartingowy, albo pojedziemy sobie na basen, albo na wycieczkę rowerową, albo cokolwiek innego, co zwraca ich uwagę na zupełnie nowe aktywności, to ja nie, nie, nie eliminuję ryzyka, ale je ograniczam, bo oni widzą, że świat jest o wiele bardziej Szerszy. ciekawy, fajny, dokładnie, nie trzeba go dodatkowo wzbogacać, żeby miał zachował tę ostrość barw. Tak, zdecydowanie. Przeróżne, że można doświadczać świata adrenaliny i różnych silnych emocji w kompletnie inny sposób, wcale nie trzeba się uciekać do narkotyków. No ale oczywiście, że tak. Ja pamiętam. Mówię to pada z ust osoby, która próbowała tak dla jasności, żeby nie było, że tam ewangelizuję i nigdy nie próbowałem. Nie pociągniesz mnie za język. Nie, nie, absolutnie, cię nie, absolutnie cię nie ciągnę za język. To nie, to nie była wystawka. Ale widzę, że jesteś wyszkolony w, w, w prowadzeniu rozmów. Ej, ja powiem, może odpowiem na to w ten sposób. W momencie, kiedy mój starszy syn zrobił okrążenie na torze kartingowym, z 49 sekund spadł do 48, to dało mu takiego kopa, że mówił o tym przez tydzień. I ja nie chcę mówić, że on teraz jest zupełnie odporny na narkotyki i nigdy ich nie weźmie. Wiem tylko tyle, że w jego konkretnym przypadku e, Aktywność, która dostarcza mu masę satysfakcji, masę frajdy, jednocześnie buduje środowisko osób, które chcą na ten temat z nim rozmawiać. Mówię tutaj zarówno o dorosłych, jak i o jego rówieśnikach, to on wyrasta na taką trochę gwiazdą socjometryczną, nie dlatego, że zapalił pierwszego papierosa czy spróbował jakiegoś narkotyku, tylko dlatego, że akurat w tym konkretnym sporcie jest niezły. Podobnie tak jak mój młodszy syn, który się interesuje piłką nożną. No jego, jego jakieś tam sukcesy sportowe yy, zrzeszają inne osoby w jego wieku, które akurat tym się. To jest dla nich fajne i, i uznają, że, że to w naturalny sposób jest ciekawe. Jak najbardziej się zgadzam. Nie komentuję, bo nie chcę, żebyś mi znowu zarzucił, że się ciągnę za język, um. Powiedz mi jeszcze tylko, jakie masz plany na najbliższą przyszłość, Jakby co, co dalej byś chciał realizować? W coraz większym stopniu chyba myślę o tym, jak mógłbym się podzielić swoimi badaniami nie tylko z takim wąskim kręgiem osób no, ze świata naukowego. Bo samo publikowanie nawet w nie wiem, najlepszych czasopismach, no, ostatnio na Oksfordzie coś opublikowaliśmy. Gratulacje. Dzięki, to, to, to zasługa grupy. To, to jest jedno, i to jest bardzo fajne, i to cieszy, i to jest super sprawa. Natomiast tak mi się wydaje, że no chociażby ten program. <laughs> Do którego mnie zaprosiłeś, bardzo Ci za to zresztą dziękuję. A ja Tobie. <gry> ale także i możliwość napisania właśnie książki, której akcja toczy się na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Meksyku, gdzie wskazują na pewne bardzo możliwe scenariusze, które wynikają chociażby z tego, co udało mi się zaobserwować, czy też pozyskać informacje od moich informatorów, urealistyczniają nie tylko ten scenariusz, ale także pokazują. Co jest możliwe, w jaki sposób ludzkie losy mogą się tak potoczyć, że ktoś nawet w momencie, kiedy nie planuje pewnych rzeczy, to jego droga życiowa gdzieś tam się krzyżuje no, z naprawdę niebezpiecznymi, niebezpiecznymi nie. tak, ludźmi, sytuacjami. I, i, I wydaje mi się, że chciałbym właśnie to opisać. Myślę, że to jest w ogóle dobry scenariusz, na, nie tylko na książkę, może nie wiem na jakiś film, ekranizację czy coś takiego. Tego, tego ci życzę w takim razie. Tego ci życzę. Tak, no te historie, które mi dzisiaj opowiedziałeś są naprawdę i domyślam się, że masz ich dużo więcej. Jest trochę więcej. I nie ciągnąłem cię za język, jak, tak tak jasności, bo nie, ch nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że ja Czy próbowałem cię do czegokolwiek sprowokować. A w życiu się do tego byś nie przyznał, tak mi się wydaje. <laughs> to jest A. tak, jak y, mój kolega, y, jeden z dyrektorów zakładów karnych, y, mówił mi o tym, miał taką dziennikarkę, bardzo fajna osoba, współpracująca i w pewnym momencie no, schodził więzień celebryta, taki, z którym no, wywiad mógłby tę dziewczynę ustawić bardzo, bardzo dobrze. I on mówi tak, powiedz mi, gdybyśmy nie rozmawiali, podeszłabyś do niego? ona mówi, podeszłaby. Gdybyśmy nie rozmawiali, nie rozmawiali. Gdybyśmy teraz, w tym momencie, ze sobą nie rozmawiali, a wiesz o tym, że nie należy do niego podchodzić, to czy byś podeszła? W sposób niepostrzeżony. On mówi, podeszłabym. Więzień celebryta. F tak. F Tacy fajnie, co to, to brzmi. Um, powiedz jeszcze ludziom, tylko, gdzie mogą cię znaleźć w internecie? Ja na razie w internecie jeszcze za bardzo nie istnieję. Założyłem jakieś konto takie na TikToku, ale w pewnym momencie się wstrzymałem. Nie wiem, czy pójdę z tym dalej, czy nie. Jedno z wydawnictw, z którymi toczył rozmowy na temat opublikowania tej książki, to są takie wstępne rozmowy. Zachęca mnie do tego, żeby tego TikToka gdzieś tam pociągnąć i żeby, żeby z tego zrobić takie fajne, ciekawe konto. Tylko jak się zorientowałem, ile to czasu zajmuje, ty na pewno o tym wiesz. O wiele więcej niż ja. To nie zajmuje dużo czasu w Twojej. Jeśli przyjąłbyś taktykę, że chodzisz do podcastów, gdzieś ktoś zaprosi i nagrywasz rozmowę i później zniesz tę rozmowę i wstawiasz do siebie na TikToka, to to nie jest dużo czasu i to by spokojnie ci wystarczyło, moim zdaniem. To muszę z moimi snami porozmawiać, bo są znacznie bardziej biegli. Pe, pewnie to pewnie, pewnie mogą. Um, dobra, super, bardzo Ci dziękuję. Ja także Ci bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, mocna znowu. historia, super się rozmawiało. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nie przygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19. Pozdro.